Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Maciej Wąsik, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Przed chwilą na stronie Sejmu sprawdzałem, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, tak strona Sejmu informuje, ale zdaniem wielu osób także, jak rozumiem, pana ministra, także obecny poseł Maciej Wąsik, tak? Tak, wszystko się zgadza. Znaczy, nie tylko moim zdaniem jestem posłem, tylko że chociażby profesora Piotrowskiego, który nie tak też niedawno w tym studiu nawet mówił. Wywiad, o właśnie. Także w Gazecie Wyborczej, ale także ale stan faktyczny Sądu Najwyższego. Taki, że zanim Sądu Najwyższego jestem posłem. Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale... Jest to Sąd Najwyższy. No to prawda, tak, no jest to Sąd Najwyższy, absolutnie, ale no, stan faktyczny jest taki, że tego mandatu pan teraz nie wykonuje. Ja wykonuję, tylko że nie jestem w stanie wchodzić do Sejmu. Mhm. Pan marszałek Hołownia wydał takie polecenie Straży Marszałkowskiej. Mam zresztą to na piśmie, na swoim wyroku Sądu Najwyższego adnotację własną ręką szefa Straży Marszałkowskiej, że dostał polecenie od marszałka Hołowni nie wpuszczania nas do Sejmu. No i myślę, że będzie to przedmiotem badań kiedyś albo komisji śledczych, albo prokuratury. A prokuratury to także wkrótce już, bo pan w zasadzie prosto ze studia do prokuratury jedzie, bo o godzinie 10, na godzinę 10 został pan wezwany w sprawie posiedzenia 21 grudnia ubiegłego roku, bo wtedy zarówno pan, jak i minister Mariusz Kamiński no, uczestniczyliście w obradach Sejmu. Jeżeli ktoś uważa, że jest posłem, prokuratury, jak rozumiem, ja uważam, że jestem posłem i jestem posłem, to jego obowiązkiem jest uczestniczyć w obradach Sejmu. Zostaliśmy wpuszczeni do Sejmu, marszałek Hołownia dopuścił nas do głosowania. Znaczy, o to chciałem zapytać, czy wtedy Straż Marszałkowska, Kancelaria Sejmu, czy jakkolwiek zachowywały się inaczej niż wcześniej wobec... Nie, po prostu zostaliśmy wpuszczeni, weszliśmy na salę. Pan marszałek Hołownia miał możliwość jakby wyłączenia nam kart do głosowania, jeżeli by uważał inaczej, ale stwierdził z mównicy sejmowej, co żeśmy zresztą niedawno prezentowali i pokazywali opinii publicznej naszej konferencji prasowej, że jesteśmy że mamy drogę odwoławczą i poczekajmy na decyzję Sądu Najwyższego, że wszystko jest zgodnie z prawem. To były słowa marszałka Hołowni i my wykonywaliśmy swój mandat. Mało tego, ja jeszcze dostawałem, zresztą minister Kamiński, także SMS-y zapraszające nas chociażby na posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, której jesteśmy członkami. Także traktowano nas jako posłów. I to będzie linia dzisiaj też podczas zeznań przed prokuraturą. Ja tak, będzie tak, pan prokuratorom tłumaczył się pytany właśnie o to posiedzenie? W mojej ocenie próba postawienia nam zarzutów będzie czynnością bezprawną, bo poseł posiada immunitet. I oczywiście wiele rzeczy bezprawnych wydarzyło się pod rządami Donalda Tuska i pana ministra Bodnara, ale to będzie kolejna czynność. Ja uważam, że prokurator jest pewnym narzędziem Donalda Tuska do realizacji politycznej zemsty, którą nam przysiągł. Panie ministrze, jak wyglądają te formalno-finansowe kwestie, jeżeli chodzi o Sejm i pana? Bo ja pamiętam, że pytałem Sejmu jeszcze, no, kilka miesięcy temu. Jeszcze w styczniu dostaliśmy pieniądze na prowadzenie biura. Dostaliśmy także diety. Natomiast od lutego już się nic nie dzieje. Nie dostajemy środków. Ja rozwiązałem umowę z moimi pracownikami za porozumieniem stron po to, żeby jak gdyby nie wchodzić w jakieś takie sytuacje no trudne. Natomiast no... Czyli biura pan nie prowadzi teraz już, tak? Znaczy nie mam pracowników. Biura mam wynajęty lokal. Natomiast jesteśmy posłami i myślę, że kiedyś pan marszałek Hołownia będzie musiał odpowiedzieć za tą sytuację, w którą puścił go pan Donald Tusk. Sytuacja dziwna, bo Sejm powinien liczyć wedle konstytucji 460 posłów. Wedle tego, co ja traktuję, to jest 461, czyli ja z Mariuszem Kamińskim jesteśmy posłami. Na miejsce Mariusza Kamińskiego złożyła przysięgę pani poseł Pawłowska. Została zaproszona przez pana marszałka Hołownię. Ale nie widziałem tego było 460. Ale według marszałka Hołowni jest 459 posłów, bo my nie jesteśmy. Nadal nie jest to 460. Myślę, że marszałek Hołownia będzie miał potężny problem. Ja czekam także na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, bo każda z ustaw, którą podpisuje pan prezydent Andrzej Duda, w trybie następczym jest skierowana do Trybunału, żeby Trybunał stwierdził, czy Sejm podejmował właściwe decyzje, czy we właściwym składzie.
i mogą mieć tego ogromne perturbacje, ogromne następstwa. No tylko na decyzję Trybunału to niektórzy czekają od ponad roku. No chociażby prezydenta ustawa wysłana tam dotycząca Sądu Najwyższego i tego porozumienia domniemanego z Komisją Europejską. Chyba ciągle tego Trybunału nie rozstrzygnął, więc nie wiem, panie ministrze, czy na Trybunał Konstytucyjny to pan jeszcze sporo nie poczeka. Nie chcę oceniać trybu pracy. Mają pewną swoje procedury. No to ja mogę ocenić. Dramatyczny. To jest fatalny tryb pracy, panie ministrze. No dlaczego to nie oceniać? Nie znam tych dokładnie procedur. To są niezwykle poważne. Sparaliżowana instytucja, po prostu. Niezwykle poważne konstytucyjne sprawy i pewno nie podejmuje się ich w jedną noc. No w jedną noc nie, ale w rok to już by można było spokojnie podjąć. Panie ministrze, wybory do Parlamentu Europejskiego za niespełna dwa miesiące, za półtora miesiąca w zasadzie. Czy pan i minister Mariusz Kamiński będziecie walczyli? Będziemy o tym rozmawiać po drugiej turze wyborów samorządowych. Takie decyzje nie zapadły. Kształt list jeszcze jest niepewny. Ale rozumiem, że rozmawiacie z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, my jesteśmy politykami, więc o wyborach politycy zawsze rozmawiają. No ale nie wszyscy politycy rozmawiają. Nie uchylamy się od kandydowania. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja po wyborach samorządowych, jakie decyzje podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Każdy może jest to najbardziej prawdopodobny na dziś wariant. Nie wykluczam go. Panie ministrze, to o Pegasusie teraz porozmawiajmy. Wobec 578 osób miała być prowadzona kontrola operacyjna za W ciągu jakiego czasu? No od 2017 roku do 2021 roku, tak. Drugiego. A nie pod koniec 2021 już możliwość... W mojej ocenie drugi, tak? W ciągu 5 lat. Tak. Okej. W każdym razie z haczykiem małym rocznie. Tą informację ministra... To chyba nie jest jakaś masowa inwigilacja. No właśnie o to pana ministra chciałem zapytać, jak pan to ocenia? Czy to są prawdziwe liczby? Prawdopodobnie są prawdziwe. Nie mam takich danych, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ale jaki rząd wielkości to rozumiem, rzeczywiście, że... tak. Być może... Tak. To mniej więcej jest ten rząd wielkości. I chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że to nie jest tak, że służba sama podejmowała decyzję, tylko na każdą kontrolę operacyjną, bo często mówi się zgoda o inwigilacji. Sądu. To o tym jeszcze jest zgoda prokuratury i sądu. Okej, to o tym jeszcze bardziej szczegółowo kwestii udziału sędziów. Cztery służby. CBA, Policja, ABW i SKW. Tylko chciałem jeszcze panie ministrze zapytać, ilu polityków wśród tych 578 Nie mam zielonego pojęcia. Panie ministrze. Wie pan co, służby nie traktują, nie robią żadnych statystyk. Ten jest politykiem, ten jest lekarzem, ten jest przedsiębiorcą, tylko kierują wnioski wobec osób, wobec których jest podejrzenie o popełnienie przestępstwa. Nie ma tu znaczenia, czy ktoś jest politykiem tej opcji, tamtej opcji, czy ktoś jest politykiem, czy ktoś nie jest politykiem. Takiego klucza nie ma. I budowanie takiej narracji jest fałszywe. Oczywiście po tym, jak okazało się, że Pegasus jest legalny, że ma zgody sądu, że nie ma masowej inwigilacji, to teraz będą próbowali udowadnić, że ten polityk nie był podejrzewany o popełnienie przestępstwa, tylko z przyczyn politycznych był podsłuchiwany. Nie znajdą takiej sytuacji. Żadna komisja, żaden zespół prokuratorów nie znajdzie takiej sytuacji. No tak, tylko panie ministrze, wiemy, czy domniemujemy, że wobec, z dużym prawdopodobieństwem, że wobec Krzysztofa Brejzy, czy Jacka Karnowskiego, czy Michała Kołodziejczaka Pegasus był stosowany. Tymczasem no chyba ci politycy zarzutów żadnych nie usłyszeli. Przepraszam bardzo, pan Krzysztof Brejza do Senatu, kiedy był senatorem, został skierowany przez prokuraturę wniosek o uchylenie mu immunitetu w celu postawienia zarzutów. Krzysztofowi Brejzie? Okej. Okay, tak. I jestem tego pewny. I on nawet zrzekł się tego immunitetu, natomiast jak gdyby później został posłem, a później został europosłem, więc już ma teraz nowe immunitety, których się nie zrzekł. Te zarzuty usłyszał w końcu? Nie usłyszał, bo chyba wydaje mi się, że minister Bodnar polecił prokuraturze wycofać ten wniosek. Jestem niemal pewny, że tak było. I poza tym wie pan co, kontrole operacyjne można podzielić na dwie grupy. Te, które zdobywają dowody, te, które udało się zdobyć dowody i te, których bezskuteczne, czyli dowodów nie zdobyto. Te, które dowodów nie zdobyto, nie znaczy, że nie były nielegalne. No tak. Sąd wydawał na niezgody. Okej, mogą być legalne, tylko czy uzasadnione? To jest jeszcze drugie pytanie. Legalne to jedno, a czy uzasadnione czy to drugie? Uzasadnione, bada to zespół prokuratorów przy prokuraturze generalnym, a później bada to sąd.
Proszę pamiętać, że taki wniosek to nie jest numer telefonu, imię, nazwisko i adres. Tam jest bardzo mocne uzasadnienie. Mało tego, także dołącza się materiały sprawy operacyjnej, które uprawdopodobniają popełnienie przestępstwa. I czasami sądy mówią nie. Tutaj uprawdopodobnienie jest zbyt małe, albo tutaj można jeszcze wykonać czasami inne czynności procent, mniej dolegliwe. 1%, 2%? Pewno tak, pewno około 2%. Bardzo czasami, ale panie ministrze, czy sądy pan co, wiedzą, służby, jaki nie, zakres kontroli operacyjnej prowadzone? Służby nie szafują tymi wnioskami. To jest środek ostateczny. Okej, ale panie ministrze, bo niektórzy zarzucają, że sędziowie podpisywali no, bez wiedzy wystarczającej. Ale wie pan co, jeżeli sędzia dostaje wniosek, to on wie, że czy tu będzie Pegasus, czy tu będzie podsłuchiwany tylko telefon, czy sędzia ma taką... Panie redaktorze, ale jest taka forma kontroli operacyjnej jak podsłuch pomieszczeń. Czy sędzia wchodzi w szczegóły, jakimi metodami służby założą ten podsłuch? No, panie ministrze, nie wiem, czy sędzia wchodzi w szczegóły. Może jeden wchodzi, jeden nie wchodzi. Nie mam takiej wiedzy. Metody pracy operacyjnej to jest kwestia służb. Jedna rzecz. Sądy wiedzą, czy jest to podsłuch pomieszczeń, czy jest to kontrola, nazwijmy to tradycyjna telefonu, czy jest to kontrola urządzenia końcowego, czy jest to kontrola korespondencji. W każdym wniosku to jest opisane. Czy jest to kontrola komunikatora. Takie informacje są przekazywane. Czyli sędziowie zasłaniając się brakiem wiedzy na ten temat, niektórzy ale nawet pan powiedział Kuleja sędziowie. Mówił, że być może podpisał zgodę na kontrolę operacyjną za pomocą Pegasusa. To oni kłamią, nie mówią prawdy, twierdząc, że mogli to zrobić bez wiedzy na ten temat? Służby nigdy nie informują, jaką dokładnie metodą będzie ta kontrola prowadzona. Może nie powinny. Ale nie mają takiego obowiązku. Nie ma takiego obowiązku. Może należałoby zmienić prawo, żeby miały takie obowiązki. Jeżeli się zmieni prawo, to będzie inna sytuacja. Ale dotychczas, wie pan, no, kiedyś było tak, że kontrola operacyjna była określona rozporządzeniem w czasach na przykład premiera Mazowieckiego. Dzisiaj jest to ustawa, dzisiaj jest to szereg rozporządzeń, dzisiaj jest to bardzo, jest to mnóstwo obostrzeń, ale służby działają zgodnie z prawem. We wniosku piszą dokładnie to, co kazał im pisać Donald Tusk w 2011 roku, określając wzór takiego wniosku. Panie ministrze, to na koniec radiowej części, ale jeszcze o tym w dogrywce internetowej porozmawiamy, o pana małżonkę. Chciałem zapytać panią Romę Wąsik, która pracuje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, wobec której wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Ono ma związek z działalnością pańskiej żony wtedy, jak pan trafił do więzienia? Tylko i wyłącznie z tą działalnością, nie z jej wykonywaną pracą, to trzeba podkreślić, bo jest bardzo świetnie przygotowanym do wykonywania swojej pracy pracownikiem. Jest chemikiem, doktorem biochemii i ma bardzo wysoko postawione to z pracy, ale właśnie kiedy zostaliśmy zamknięci nielegalnie do więzienia, nasze żony protestowały w naszej obronie. I za to dzisiaj moja żona ma postępowanie dyscyplinarne, gdzie padają naprawdę absurdalne zarzuty, że nie powinna demonstrować zażyłości z posłem na Sejmie. Ja rozumiem, że chodzi o mnie, że demonstrowała zażyłość ze swoim mężem. Tak, dokumencie konkretnie nie powinna jest w dokumencie. Na Sejm? Zarzucono jej, że nawoływała do demonstracji antypaństwowych. Wie pan, ona nawoływała do demonstracji w mojej obronie, jako moja żona. Była przerażona tą sytuacją, była zdeterminowana, żeby działać na rzecz mojego uwolnienia. A mówi się o demonstracjach antypaństwowych, przecież to Urban używał takich określeń na demonstrację Solidarności w latach 80. Jest tam antypaństwowa czy antyrządowa? Też nie, antypaństwowe, nie antyrządowe, antypaństwowe. Zresztą legalnych demonstracji. Postawmy póki co przecinek. Maciej Wąsik jest gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część programu. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem dobrego dnia. Zapraszamy na internetową. Wszystkiego dobrego. Radio Plus. Sedno Sprawy. Maciej Wąsik, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Sprawa i Sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie ministrze, informacje Onetu. Wczorajsze kapral Karolina Marchlewska i podporucznik Joanna Jałocha, które kilka lat temu zgłosiły molestowanie seksualne przez przełożonych żandarmerii wojskowej, też były inwigilowane za pomocą systemu Pegasus, tak informuje Onet. Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Zresztą to, jak rozumiem, robiły to... od ministra sprawiedliwości, prawda? Były dwoma z tych 31 osób. Powiem tak, jak rozumiem, była to domena służby kontrwywiadu wojskowego, który nigdy nie nadzorowałem w żadnym okresie, ani koordynator służb specjalnych, one podlegają MON-owi. Nie znam tej sprawy, ja tak naprawdę widziałem tą sprawę w mediach, nic więcej. Nie wiem, czy były inwigilowane, przepraszam, poddane kontroli operacyjnej, czy nie. I
Jeśli tak, jakie było uzasadnienie? Być może media znają jedną stronę tego medalu. Ja nie rozstrzygam i nie chcę tego rozstrzygać. Natomiast na pewno, jestem o tym przekonany, musiała być tam zgoda sądu. No, tego nie kwestionują też dzisiaj. Więc sąd, ocenił materiały, tak, że one są, że jest uprawdopodobnienie popełnienia jakiegoś czynu, który pozwala na prowadzenie kontroli operacyjnej przy służbie. Jeżeli oczywiście jest to prawdziwa informacja. Ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, że bardzo bym się chciał dowiedzieć, jaka jest podstawa prawna informowania osób, które były objęte kontrolą operacyjną przez służby. Chodzi panu o te 31 tak, listów. Na jakiej podstawie prawnej pan minister Bodnar z ministrem Simoniakiem powiedzieli, o, tej osoby poinformują. No, minister Bodnar, to jest chyba jego wprost. Ale jaka jest podstawa prawna? Zna pan taką podstawę prawną? Nie znam podstawy ja też prawnej, nie znam, a mało tego uważam, że jest to złamanie przepisów ustaw służb, gdzie zainteresowania operacyjne są objęte tajemnicą państwową. Uważam, że minister Bodnar będzie miał z tym ogromny kłopot. Ale to jeżeli, panie ministrze, uważa pan, że minister Bodnar popełnia przestępstwo, to dzisiaj pan będzie w prokuraturze, to przy okazji może pan zawiadomienie złożyć. Świetny powiedzenie pomysł. Tego w świetny mediach, pomysł, że... tylko że ja nie widziałem jeszcze żadnego takiego pisma. Prawda? Ja nie wiem, czy on wysłał, nie wysłał. To jest doniesienie medialne. No, jeżeli... W piśmie rozumiem, że ta podstawa pewno... prawna być może jest wskazana. Być może jest wskazana, więc zobaczmy ją, ale ja jej nie znam. Ja naprawdę jej nie znam i uważam, że nie ma takiej podstawy prawnej. A mało tego, rozmawiałem jeszcze z ludźmi służb, którzy łapali się za głowę. Mówili, co ten Bodnar wyczynia. To jest ogromna szkoda dla bezpieczeństwa państwa. Niezwykle groźny precedens. I ja tak oceniam te rządy Donalda Tuska i Bodnara, że generalnie oni pod swoją kuratelę biorą osoby, które są podejrzewane o popełnienie przestępstw. No jak te wspomniane, chociażby. A szykanują funkcjonariuszy. Szykanują funkcjonariuszy, którzy sporządzali te wnioski. W najlepszej wierze. Nie sądzę, żeby były to jakieś polityczne motywy albo zupełnie inne, nieuzasadnione. Okay, sąd ocenił te wnioski. To sąd ocenia, czy można prowadzić kontrolę operacyjną, czy nie. Tak, ale też mówiliśmy, panie ministrze, że 1% mniej więcej z jakimś haczykiem chyba to, to jest. Znaczy, to, że, to znaczy, że, ale to znaczy, że służby odpowiedzialnie kierują te wnioski. Albo może coś jest nie tak w tym systemie, bo niektórzy mówią, że no przecież sędziowie, jeżeli na przykład wniosek zatwierdzają, nie piszą uzasadnienia. Jeżeli nie zatwierdzają, muszą nie, jest uzasadnienie. Jeżeli zgadzają się... Że to robią z braku wiedzy. Ale wie pan, wiem, to, no to jest problem wymiaru... Patologiczny, panie ministrze. Ale to, wie pan, no my mamy dużo... My mamy dużo zastrzeżeń do wymiaru sprawiedliwości, do, chociażby do sądownictwa. To także jest upolitycznienie części sędziów w justicji działającej chociażby. Ale ja uważam, że... nie są to ludzie nieodpowiedzialni i każdy sędzia, który podpisuje wniosek, musi ten wniosek przeczytać i poddać pewnej analizie. Nie wyobrażam sobie... Żeby z lenistwa ktoś... Ja pamiętam, kiedy byłem... Nie chcę mu się dwóch stron uzasadnienia pisać? Nie dwóch stron. Te uzasadnienia są dużo szersze, bardzo dokładne. Naprawdę, to nie jest dwa strony. Czyli kawał roboty, parę dni roboty, tak? To może być no nie wiem, no to powiedzmy jest dzień roboty, przeczytanie i przeanalizowanie tego. Mało tego, jak kiedy byłem wiceszefem CBA, pamiętam taką sytuację, że pani sędzia sądu okręgowego uznała, że są wątpliwości wobec wniosku i zażyczyła sobie, żebym przyjechał do sądu i w kancelarii tajnej porozmawiał z nią na temat tego wniosku. Przyjęła moje wyjaśnienia i podpisała ten wniosek wówczas. Ale ma prawo nie podpisać. Zawsze, kiedy jest wątpliwość, ma prawo nie podpisać. Ma prawo wezwać funkcjonariuszy z nimi porozmawiać i ma prawo powiedzieć, nie zgadzam się, ten wniosek jest źle uzasadniony. Albo są jeszcze inne metody pracy operacyjnej, które można wykonać przed tą metodą ostateczną, bo to jest metoda ostateczna kontrola operacyjna. Panie ministrze, ale jakby nie patrzeć, mówi pan o tym, że te dane są z 5 lat, a to dlatego z 5 lat, bo polskie służby straciły możliwość korzystania. Przede wszystkim w 2015 roku, kiedy minister Mariusz Kamiński został koordynatorem, okazało się, że służby są, za przeproszeniem, ślepe i głuche. Że nie mają żadnego instrumentu. System włoski chyba hacking team, tak? Tak, to nazywamy to Pegasusem Tuska, ale on funkcjonował w CBA od 2012 bodajże do 2014 roku. Umowa była do 2015, ale on chyba funkcjonował krócej. Nie chcę tutaj jak gdyby autorytatywnie stwierdzić dokładnie do którego momentu, ale był to ułomny system. Ale miał jedną... Kilkadziesiąt razy tańszy chyba też. Miał jedną zaletę, znaczy zaletę, w zasadzie wadę, że to właśnie ten system pozwalał wkładać do urządzeń końcowych pliki. No, a Pegasus też, jak rozumiem. Nie, Pegasus nie.
Właśnie to jest niezwykle chybiony zarzut. No to co, ludzi, którzy mają kłopoty z prawem i trzymają się tej linii obrony, że mówią, przepraszam, to jest ułomny system, bo pozwalał wkładać pliki do środka. Służby mogły mi podrzucić coś, nie co... Nie mogły, tak? Pana zdaniem absolutnie Pegasus... Znaczy, informacje, które posiadam, system Pegasus, zwany Jarvis w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, nie dawał takich możliwości służby. Ale to powiedzmy tylko, dlaczego straciliście ten system? Dlaczego straciliście możliwość korzystania z niego? Jak to producent uzasadniał? Wie pan co, no nie chciałbym na ten temat mówić, to są informacje niejawne. Ale cokolwiek, panie ministrze? Nie chciałbym na ten temat... Publicznie mówi się o tym, że w przestrzeni medialnej funkcjonuje... Znaczy wie pan co, proszę sobie przypomnieć tą historię, która była, tą niezwykłą histerię wywołaną przez opozycję ówczesną, dzisiejszych rządzących wobec działań operacyjnych służb, która rozlała się na całą Europę. Pewne środowiska zagrożone tym systemem, no były po prostu przerażone. Zrobiły historię masowej inwigilacji. Ale to producent chyba przerażony nie był. To producent miał być przerażony ale tym, wie pan że co, jest taki system, ale wie pan co, jego możliwości ale, wiedzieli. Ale wie pan co, no, ja panu powiem tak, ale jedna rzecz niezwykle istotna. Gdyby nie działanie Pegasusa, nie polskiego, tylko w innych krajach, to nigdy służby nie wpadłyby na trop korupcji w Parlamencie Europejskim. A komisja pegasusowska powstała. No, no oczywiście, że no to tak. To coś konkretnego, panie ministrze. Ale Pegasus, nie, no proszę, ale wie pan, namawia mnie pan do tego, żebym powiedział coś. Terroryzm na przykład, walka z terroryzmem, ale oczywiście, że tak. Szpiegami rosyjskimi. Ale oczywiście, że tak. Znaczy wie pan co, w 2021 roku połowa kontroli operacyjnej prowadzonej przez służby przy pomocy systemu Pegasus to były sprawy kontrwywiadowcze. To były sprawy kontrwywiadowcze prowadzone przez ABW. To było 100 kontroli prowadzonych przez ABW głównie i jeszcze 30 kilka SKW w sprawach kontrwywiadowczych. Okej, czyli koło połowy, no rozumiem, zdaje że możemy ten rok też rozciągnąć, że zostały to kwestie... Dzisiaj posługujemy się bardzo często komunikatorami internetowymi. W 2015 roku służby nie miały żadnej możliwości kontroli tych komunikatorów. Dopiero zakup tego systemu pozwolił służbom zdobywać materiały, bo przestępcy także posługują się komunikatorami. I ten system pozwolił zdobyć dowody w wielu, wielu sprawach. No tylko, panie ministrze, jak mówicie, że zastaliście służby bezbronne, te wasze po utracie Pegasusa też były bezbronne, jak rozumiem, tak? Formy i metody pracy operacyjnej są ściśle tajne. Nie chcę mówić, co dzisiaj mają służby, a czego nie mają. Maciej Wąsik, były wiceminister spraw zewnętrznych i administracji. Jeżeli chodzi o kwestię bycia posłem Prawa i Sprawiedliwości, to zdaniem według Sejmu i organów państwa tym posłem pan... Nie, organem państwa jest Sąd Najwyższy, jestem według organów państwa. Prezydent też twierdzi, że jestem posłem. No tak, to są takie organy jak chociażby Urząd Prezydenta, który... No w każdym razie nie ma też posła w pana miejsce cały czas w polskim Sejmie. Maciej Wąsik był gościem Sedna Sprawy. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Miedrzycką i jej gośćmi. Thank you.
Witam Państwa w czwartek i bardzo dziękując za cierpliwość. Witam Państwa w programie Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, kłaniam się i zapraszam na dziś. U Państwa już za chwilę wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski z Polski 2050 trzeciej drogi. Po godzinie 9.40 były premier i eurodeputowany obecnie Włodzimierz Cimoszewicz. A na koniec krótka rozmowa z prezydentem Opola tuż przed drugą turą wyborów samorządowych. Co prawda Arkadiusz Wiśniewski wygrał miażdżącą większością pierwszą turę, ale być może, kto wie, ma jakieś dobre rady dla tych, którzy jeszcze o prezydenturę, czy w ogóle trzymanie władzy w miastach i miasteczkach walczą, będzie miał. Ale oczywiście zaczynamy od aktualności, drodzy Państwo, i od tego, co napisał dzisiaj bardzo wcześnie rano premier Donald Tusk. Jeżeli wszystkie słowa wypowiedziane w ostatnich latach w Brukseli na temat wspólnej obrony mogły zamienić się w pociski i wyrzutnie rakietowe, Europa stałaby się największą potęgą świata i najbardziej bezpieczną. Tak szef rządu napisał dzisiaj na portalu X, szef rządu, który uczestniczy w dwudniowym, nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. W czasie tego szczytu 27 unijnych przywódców podkreśliło konieczność szybkiego wyposażenia Ukrainy w obronę przeciwlotniczą. W dokumencie dodano zastrzeżenie, że wsparcie wojskowe będzie udzielane, uwaga, z pełnym poszanowaniem polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych państw członkowskich oraz z uwzględnieniem interesów bezpieczeństwa i obrony wszystkich państw członkowskich. A teraz przenosimy się za ocean. Tam Donald Trump i Andrzej Duda omówili podczas spotkania propozycję polskiego prezydenta, aby państwa NATO zwiększyły wydatki na obronę do 3% PKB. Tak przekazał w komunikacie sztab byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ubiega się, jak państwo doskonale wiedzą, o reelekcję. Dodano, że rozmowa dotyczyła wojny między Rosją a Ukrainą oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie. Panowie spotkali się dzisiaj w nocy, czasu polskiego, rzecz jasna, w Trump Tower na Manhattanie w Nowym Jorku. Po spotkaniu sztab Trumpa wydał właśnie w komunikat, w którym przekazał, że obaj prezydenci są wielkimi przyjaciółmi. Tu cytat. I czytamy też, że spotkanie, które odbyło się w mieszkaniu byłego amerykańskiego prezydenta, trwało 2,5 godziny. Czy cokolwiek z tego spotkania wyniknie poza ingerencją polskiego prezydenta w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać i to będziemy analizować. Tymczasem Mariusz Kamiński zaapelował do przewodniczącego Michała Szczerby o zmianę terminu przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Szczerba, przewodniczący komisji, powiedział polskiej agencji prasowej, że posiedzenie odbędzie się zgodnie z planem, czyli dziś o godzinie 10. Ale odpowiedź Kamińskiego jest jednoznaczna. Nie mogę wziąć udziału w ten dzień w posiedzeniu komisji z uwagi na uprzednio doręczone mi wezwanie do prokuratury okręgowej w Warszawie na ten sam dzień i na tę samą godzinę. Jednocześnie uprzejmie informuję, że stawię się na kolejne posiedzenie komisji. Dziś więc przesłuchania Kamińskiego przed komisją nie będzie. Proszę więc z nami zostać do końca. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam. Spotkanie Andrzeja Dudy z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, który walczy o reelekcję, rozpoczęło się około godziny 19.30 czasu lokalnego, czyli dziś w nocy około 1.30 czasu polskiego w Trump Tower na Manhattanie w Nowym Jorku. Politycy zgodnie z planem udali się na kolację. Prezydentowi towarzyszyli sekretarz stanu Wojciech Kolarski i oczywiście szef jego gabinetu, zwany wiceprezydentem Marcin Mastalerek. Pan minister Kolarski powiedział, że to było spotkanie dwóch przyjaciół, którzy wspominali czas, kiedy przez 4 lata współpracowali, sprawując urzędy prezydenckie. Ocenił, że to był bardzo owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich. Znacie tego dżentelmena? Wykonuje fantastyczną robotę, powiedział przed spotkaniem Donald Trump, wskazując na polskiego prezydenta. Ludzie w Polsce go kochają, powiedział Donald Trump. Naprawdę cię kochają, ale to nie jest łatwe do osiągnięcia. Ale wykonał fantastyczną robotę i jest moim przyjacielem. Spędziliśmy razem 4 wspaniałe lata. Być może będziemy musieli to powtórzyć. Donald Trump chyba nie zauważył, że jego przyjaciel kończy kadencję
w połowie przyszłego roku. Na pytanie dziennikarza Faktów o to, co chciałby przekazać Andrzejowi Dudzie w trakcie spotkania, były prezydent odparł, że ma wielki szacunek dla naszego kraju i że ma wielki szacunek dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jak wiecie, mamy bardzo dobre osobiste relacje. Nigdy nie było żadnego problemu, nawet najmniejszego. Zgadzamy się i tyle. Będziemy za Polską do końca i wiem, że Polska czuje to samo. Wspieramy Polskę całą mocą. Więc ja mam kilka pytań, jeśli państwo pozwolą. Po pierwsze, skoro to był bardzo owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich, z utęsknieniem czekam na komunikat Pałacu Prezydenckiego dotyczący tych owoców, jakie one są, czym pachną i ile ważą. A po drugie, jeżeli prezydent Trump mówi, że zgadzamy się i tyle we wszystkim, to jestem też bardzo ciekawa, czy prezydent Andrzej Duda zgadza się co do kształtu i przyszłości NATO, o której to przyszłości wiemy, w jaki sposób wypowiadał się Donald Trump. Mówił, że NATO to właściwie jest już instytucja praktycznie do niczego niepotrzebna, więc też jestem zainteresowana tym, czy skoro się panowie zgadzają, to pan prezydent Andrzej Duda ma podobne podejście w tej sprawie, albo też nie uzgodniono komunikatów przed i po spotkaniu. Ja tylko przypomnę jeszcze, że pan prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że jest to spotkanie towarzyskie, że będzie to spotkanie towarzyskie tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, więc kolejne moje pytanie brzmi, czy prezydent przestaje w jakimkolwiek momencie pełnić funkcję głowy państwa i czy za prywatne i towarzyskie wizyty my jako podatnicy musimy płacić? No bo zapłaciliśmy w końcu za tę prywatną wizytę pana prezydenta i to towarzyskie spotkanie u Donalda Trumpa. Oczywiście trochę się teraz wyzłośliwiam i ironizuję, natomiast de facto te pytania są bardzo ważne i mam nadzieję, że po powrocie pana prezydenta konkretne odpowiedzi w tych sprawach padną, bo jak sądzę, nie tylko ja jestem nimi zainteresowana. Reakcje na spotkanie pana prezydenta Dudy z Donaldem Trumpem, no delikatnie rzecz mówiąc, są różne. Zapowiedź tego spotkania wywołała już falę komentarzy w naszym kraju. Premier Tusk podkreślił, że oczekuje, by na takim spotkaniu polski prezydent bardzo twardo poruszył kwestię jednoznacznego opowiedzenia się po stronie świata zachodniego, demokracji i Europy w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Wiemy tylko, że ten temat był poruszany, ale jaka jest konkluzja, nie wiemy niestety. Zdaniem Donalda Tuska z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy i przyszłości NATO ewentualne zwycięstwo Trumpa w jesiennych wyborach prezydenckich byłoby prawdopodobnie niekorzystne dla tych spraw. Również wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził opinię, że podczas takiego spotkania warto zabiegać, by w Kongresie przegłosowano pomoc dla Ukrainy. Uważam, że jest to sprawa fundamentalna i najważniejsza na ten moment, powiedział Kosiniak-Kamysz. Wiemy, że speaker Izby Reprezentantów to jest człowiek Donalda Trumpa i wiemy też, że bardzo usilnie odwleka kwestię związaną z pomocą. Nie wiem, czy panu prezydentowi Dudzie udało się osiągnąć coś w tej kwestii, ponieważ w tym komunikacie po spotkaniu towarzyskim na ten temat niestety nie było nawet słowa. Premier Donald Tusk krytykuje brak działań w Unii Europejskiej, drodzy państwo, w kwestii bezpieczeństwa. Stwierdził, jak już państwu dzisiaj mówiłam na początku naszego spotkania, że gdyby wypowiadane w Brukseli słowa zamienić na kule i wyrzutnie rakiet, Europa stałaby się najsilniejszą potęgą. Wczoraj po południu Donald Tusk pojawił się w Brukseli na takim nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Przywódcy państw spotkali się z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego oraz prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Sesja robocza dotyczy między innymi wyzwań gospodarczych stojących przed Unią, dalszej pomocy dla Ukrainy oraz zagrożeń związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Na szczycie zgodzono się też, że konieczne jest zapewnienie Ukrainie dodatkowej obrony powietrznej. Rozmowy oczywiście dotyczyły także europejskiego bezpieczeństwa, no i tego, że Warszawa od wielu miesięcy apeluje między innymi o zwiększenie produkcji broni i amunicji przez kraje członkowskie. I tutaj wracamy do krytyki wyrażonej przez Donalda Tuska, który stwierdził, że w ubiegłym roku kraje członkowskie zobowiązały się dostarczyć Ukrainie 1 000 000 sztuk amunicji w ciągu roku. Projekt jest finansowany przez unijny fundusz European Peace Facility i ten fundusz wskazuje jednak, że tylko połowa obiecanej amunicji została dostarczona. Teraz wracamy do spraw krajowych. Mariusz Kamiński napisał list do szefa Komisji Śledczej. W tym liście zaapelował o zmianę terminu przesłuchania, o tym już państwu mówiłam, które zaplanowano na dziś na godzinę 10, ale jednocześnie Kamiński dostał wezwanie do prokuratury też na godzinę 10.
Michał Szczerba chyba nie przychylił się do tej prośby. Twierdzi, że komisja będzie czekać na Mariusza Kamińskiego. Mariusz Kamiński stwierdził, że uda się do prokuratury, bo nie jest w stanie się rozczłonkować. Rzeczywiście dość zastanawiająca ta koincydencja terminów. Pytanie, czy potrzebna? Po prostu, bo teraz oczywiście pan Mariusz Kamiński, no trudno mu się dziwić, mówi, że no, nie jest w stanie pojawić się w dwóch miejscach naraz. Przypomnę tylko, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają się stawić dzisiaj w prokuraturze i usłyszeć zarzuty dotyczące nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie, ponieważ nie są posłami, a pamiętają państwo, jak pojawili się na sali plenarnej, te słynne gesty Kozakiewicza, Wiktorii i tak dalej, to właśnie wtedy panowie, nie będąc już posłami po wyroku ostatecznym i prawomocnym sądu, nie powinni byli pojawiać się na sali plenarnej i właśnie w głosowaniach udziału brać. I teraz, drodzy państwo, to jest nasz cykl. Jeżeli państwo stoją, to proszę usiąść, tylko z reguły robimy go z takim lekkim przymrużeniem oka. Natomiast no, ta informacja jest absolutnie porażająca i bardzo smutna. W związku z tym dzisiaj bez uśmiechu i bez puszczania oka do państwa, bo chodzi o kolejną odsłonę afery związanej z Pegasusem. Ale tym razem chodzi o odsłonę, która pokazuje nam, że żandarmeria wojskowa inwigilowała żołnierki, które skarżyły się na molestowanie seksualne w swojej jednostce. Kapral Karolina Marchlewska i podporucznik Joanna Jałocha z żandarmerii wojskowej były inwigilowane za pomocą systemu Pegasus. Tak informuje Onet i dodaje, że kobiety zgłosiły molestowanie seksualne przez przełożonych w swoich jednostkach, ale zamiast otrzymać pomoc, były śledzone i podsłuchiwane. Historia zaczyna się w roku 2017, drodzy państwo, kiedy obie panie zaczęły służbę w żandarmerii wojskowej. Nie mam czasu teraz, nie mamy czasu na to, żebym dokładnie państwu tę historię opowiedziała. Ona oczywiście jest do znalezienia bez wątpienia w mediach. No, w dużym skrócie bardzo szybko stały się ofiarami nękania przez swoich przełożonych i ostatecznie molestowania seksualnego. Zgłosiły sprawę do Ministerstwa Obrony Narodowej, którego ministrem wtedy był Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz zamiast sprawą się zająć i przesłać ją do prokuratury, odesłał do przełożonych obu żołnierek, które później przeszły niemalże falę, jeśli chodzi o to, co działo się w ich jednostkach. Ostatecznie okazało się, że były inwigilowane Pegasusem po tym, jak zgłosiły nieprawidłowości. To jest kolejna odsłona tej inwigilacji, o której także na pewno dzisiaj będziemy mówić. Jeszcze informacje na koniec, drodzy państwo, dwie. Rolnicy wznawiają dziś blokady dwóch przejść z Ukrainą. Zaostrzają protest i wznawiają blokady na przejściach w Medyce i w Korczowej. To tak informacyjnie, żeby państwo, gdyby ktoś chciał przekraczać te granice, mieli świadomość, że gigantyczne utrudnienia prawdopodobnie będą tam miały miejsce. I na koniec informacja o tym, że Donald Tusk znalazł się wśród setki najbardziej wpływowych ludzi roku na świecie, magazynu Time. Laudację na część polskiego polityka napisała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która podkreśliła jego zasługi w walce z populizmem. Kawałek państwu przeczytam. Donald Tusk odpowiedział na dwa pytania, które nie mogły być bardziej na czasie. Jak możemy pokonać populistów i jak możemy zatrzymać erozję demokracji i praworządności? Przypominając przebieg kariery Donalda Tuska od jego działalności w Solidarności przez premierostwo po przewodniczenie Radzie Europejskiej, zaznaczyła, że wrócił on do polskiej polityki i pokonał w wyborach swoich byłych kolegów z antykomunistycznego ruchu, którzy zaczęli podważać praworządność i więzy Polski z Unią Europejską. Donald Tusk wśród setki najbardziej wpływowych ludzi wybranych przez tygodnik Time. To wszystko, jeżeli chodzi o aktualności, te i znacznie więcej już za chwilę w rozmowach z naszymi gośćmi, za chwilę w naszym studiu. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski. Zapraszam państwa. Eksperci wojskowi mówili, można to sprawdzić, mówili również publicznie, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, że to jest bezsensowne, że nie ma sensu budowania dwóch równoległych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej i że polski system, który powstaje we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią, jest bardzo zaawansowany. Dziś polskiego nieba chronią patrioty, dziś polskiego nieba chroni zestaw o krótkim zasięgu Mała Narew, który powstał w kooperacji polsko-brytyjskiej z rakietami KAM brytyjskimi i dziś polskiego nieba chronią pioruny zainstalowane na ciężarówkach. Wtedy ten system nazywa się Poprad. A więc jest to zupełnie bezsensowne. Jeżeli Donald Tusk ogłasza
że będzie wpychał Polskę do europejskiego, tak zwanego europejskiego systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego, to oznacza, że podejmuje działania pozamerytoryczne. Inne powody muszą skłaniać Tuska do tego, żeby finansował niemiecki przemysł zbrojeniowy, niż dobro Polski, niż bezpieczeństwo naszego kraju. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, Polska 2053 droga. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Prawo i Sprawiedliwość, jak pan słyszy, z dużym sceptycyzmem podchodzi do projektu budowania tej żelaznej kopuły, która stanowi obronę powietrzną dla Europy. Czy uważa pan, że słuszne są obawy i członków PiS-u i byłych członków PiS-u, tak jak na przykład obecnego prezydenta, który twierdzi, że to jest inicjatywa Niemiec i w związku z tym budzi jego daleko idące wątpliwości? Pan Mariusz Kamiński w okresie, gdy był ministrem, podjął wiele decyzji. Mariusz Błaszczak. Przepraszam. Mariusz Błaszczak, tak, rzeczywiście. O panu Kamińskim ale, też później. Ale akurat mówimy o panu Błaszczaku. Tak. A więc gdy był ministrem obrony, podjął szereg decyzji, których część kontynuujemy. Mówimy tutaj o kontynuacji programów modernizacyjnych. Ale decyzje te były podejmowane w sposób, który niewystarczająco zabezpieczał interesy polskiego państwa. A na pewno kwestia związana z obroną powietrzną jest wielkim zaniechaniem i wielkim zarzutem nic nie robienia przez ministra Błaszczaka. Zresztą przez cały PiS. Pamiętamy, że pod koniec 2015 roku było już uzgodnione porozumienie z Raytheonem dotyczącym zakupu Patriotów. Minister Macierewicz to porozumienie zdezawuował. Odciął się od niego, po to, by potem wrócić i zupełnie jakby w gorszych warunkach negocjować zakup Patriotów. Gdyby te decyzje były kontynuowane, te wszystkie baterie by były. Dzisiaj mamy dwie baterie, czekamy na sześć kolejnych. Natomiast wracając do ministra Błaszczaka, muszę powiedzieć, że jestem zdumiony tymi wypowiedziami. One świadczą tak naprawdę o szukaniu dziury w całym. Sugerowaniu, że my nie będziemy realizowali, nie będziemy kontynuowali programu. Że rząd chodzi na pasku Niemców, którzy znowu coś proponują, a my się na to zgadzamy. No to jest dokładnie taki przekaz. Tak, ale przekaz jest jeszcze gorszy, panie redaktor, bo minister Błaszczak zasugerował, że nie będziemy kontynuowali tych programów, które związane są z zamówieniami dla polskiej zbrojeniówki. Otóż to jest absolutne kłamstwo. Kontynuujemy programy Pilica, Narew, Wisła. Kontynuujemy współpracę z Brytyjczykami w programie Narew. Kontynuujemy zamówienia i rozszerzamy zamówienia dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. I na razie nie ma żadnych decyzji odnośnie tego, abyśmy finansowali jakikolwiek inny przemysł. Natomiast audyty trwają wszystkich, jak rozumiem, kontraktów i umów, które były zawierane za czasów ministra Błaszczaka i wcześniej ministra Macierewicza. Dokładnie tak. Problem polega na tym, że obrona powietrzna jest najważniejszym elementem obrony Polski i najbardziej zaniedbanym przez ministra Błaszczaka. I dzisiaj ja oczekiwałbym raczej od ministra Błaszczaka, że będzie się bił w piersi, że mimo naszych, także Polski 2050, ponagleń w tej sprawie, zrobił bardzo, bardzo, bardzo niewiele i dużo za późno. Reasumując, stan faktyczny wygląda następująco. Kontynuujemy wszystkie programy modernizacyjne związane z polskim programem obrony powietrznej. Notabene, on nie jest jeszcze gotowy. Tak jak mówił wielokrotnie minister Błaszczak, jak był ministrem, kłamał, że mamy wielowarstwowy system. No to już nie pierwszy raz pan zarzuca mu kłamstwo dzisiaj. Niestety tak. Mhm. Kłamał, że mamy operujący system wielowarstwowej ochrony. My ten system dopiero budujemy, to po pierwsze. Po drugie, przyjęcie, czy też wstąpienie do tego programu, jednego z programów europejskich, który nazywa się Europejską Tarczą Powietrzną. Tak. Lub też żelazną kopułą na wzór Izraela, jak rozumiem. Tak, ale to żelazna kopuła jest czymś innym niż, niż ten system oferuje. To jest jednak coś innego. Otóż chodzi tutaj o rozszerzenie naszych zdolności do obrony polskiego nieba.
nieba, a nie o zakwestionowanie jakiegokolwiek programu zbrojeniowego. W związku z tym, a to w jaki sposób konkretny będziemy współpracowali w ramach tego programu, określi wojsko, bo to wojsko, bo to sztab generalny określa potrzeby, zdolności, które armia ma mieć. A co polska strona, co polski rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej, jakie działania, bo rozumiem, że będą podejmowane działania, zrobią w sprawie tego, żeby polska zbrojeniówka, mówiąc potocznie, była zaangażowana także w budowę tej ochrony powietrznej państwa Unii Europejskiej. My mamy wiele do zaoferowania. Mamy własne systemy. Bo podobno tego swoje poparcie pan prezydent Duda uzależnia. Pan prezydent Duda w tej sprawie nie podejmuje decyzji. Oczywiście jego stanowisko jest istotne. Natomiast ta decyzja będzie realizowana niezależnie od tego, czy pan prezydent Duda będzie ją popierał. Ja oczywiście jestem gotów przekonywać pana prezydenta Dudę do tego, aby ten program był realizowany. Zresztą muszę przyznać, że obecny na posiedzeniu Rady Ministrów pan minister Siewiera poparł przystąpienie Polski, decyzję o przystąpieniu Polski do tego programu. Mówimy tutaj o tej europejskiej tarczy. Tak, ale zwraca uwagę na interesy polskiej zbrojeniówki. Panie redaktor, wszyscy zwracają uwagę. No to dobrze, właśnie chciałem dowiedzieć, jakie działania państwo podejmą, żeby po pierwsze mamy do zarobili na tym też. Po pierwsze mamy do zaoferowania systemy Piorun, które świetnie się sprzedają i uważamy, że one mogą w tym programie tej najbliższej obrony powietrznej odegrać rolę, nie tylko w Polsce, także gdzie indziej. Kupują je inne kraje europejskie. Chcielibyśmy wykorzystać tę platformę, którą tworzą Niemcy, do tego, aby pioruny były produkowane także szerzej i sprzedawane szerzej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy bardzo dobre radary, całe systemy radiolokacji. Uważamy, że to może być nasz świetny wkład. Poza tym jest kwestia interoperacyjności. Istotne jest to, aby te wszystkie systemy, które są budowane, były ze sobą powiązane, tak aby mogły tworzyć jeden natowski system obrony. I oczywiście, że w interesie Niemiec jest udział Polski, no bo jak sobie wyobrazimy, skąd będą szły rakiety, to będą szły nad Polską, do Niemiec, czy dalej na zachód. I polskie zdolności, i polskie możliwości wykrywania tych rakiet są dla państw zachodnich kluczowe. Panie ministrze, czy kończąc mamy interesy po obu stronach. Tak. Po stronie Polski, bo chcemy rozszerzyć nasze zdolności do ochrony polskiego nieba, a po stronie Niemiec i innych państw Polska jest po prostu dobrym partnerem. Pana strony, rozumiem, jako wiceministra obrony narodowej, jest deklaracja, że przy budowie tej tarczy ochronnej, jeżeli chodzi o europejskie niebo, interesy polskich firm, polskiej zbrojeniówki będą zabezpieczone. No to jest oczywiste. Wchodzimy tam po to, żeby zaoferować nasze zdolności produkcyjne. Jeżeli wszystkie słowa wypowiedziane w ostatnich latach w Brukseli na temat wspólnej obrony mogłyby zamienić się w pociski i wyrzutnie rakietowe, Europa stałaby się największą potęgą świata i najbardziej bezpieczną. Dzisiaj napisał bardzo rano na portalu X premier Donald Tusk. Wczoraj także zdobył się na dość daleko idącą krytykę działań Unii Europejskiej w kontekście pomocy Ukrainie, że były obiecane pewne rzeczy, połowę z nich być może zrealizowano. Słusznie Donald Tusk tak mocno stawia sprawę? To gorzkie słowa i słuszne, dlatego że dzisiaj widać wyraźnie, że to, czego najbardziej Ukraińcy potrzebują, to dokładnie tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, obrony powietrznej, bo ona jest absolutnie fundamentalna. I jeżeli dzisiaj jest tak, że państwa zachodnie posiadają systemy niezbędne dla Ukrainy, systemy, chociażby baterie patriotów, ale nie tylko, systemy obrony powietrznej i nie chcą się tymi systemami podzielić, mimo że same nie są zagrożone, to muszę powiedzieć, że ja tego nie rozumiem i nie dziwię się premierowi Tuskowi. My zresztą w naszych rozmowach, ja osobiście przekonuję naszych partnerów zachodnich, bo przecież ciągle rozmawiam z Ukraińcami, którzy mi ciągle mówią, jak wygląda sytuacja na froncie, jaka jest gigantyczna przewaga. Wczoraj o tym też mówił prezydent Zełenski na tym nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. No tak, jutro będziemy rozmawiali z prezydentem Zełenskim w formacie ministrów obrony narodowej NATO. I też ta kwestia stanie. Także my popieramy, my zrobiliśmy co możemy, no ale przecież też jesteśmy krajem, którego
który jest zagrożony. No przecież pamiętamy chociażby tą rakietę, która ostatnio na kilkadziesiąt sekund wleciała na teren Polski. My nie jesteśmy w stanie już dzielić się naszymi zdolnościami, które są bardzo skromne. Jasne. A więc dzisiaj bierzemy udział w tej ważnej kampanii, namawiając naszych partnerów zachodnich, aby tymi zdolnościami do obrony powietrznej się podzielili. To był bardzo owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich. Tak sekretarz stanu Wojciech Kolarski określił wczorajsze spotkanie, no właśnie nie wiadomo jakie, prywatne, towarzyskie, formalne, prezydenta Andrzeja Dudy z byłym i być może przyszłym prezydentem Donaldem Trumpem. Czy uważa pan, że Duda popełnił błąd, spotykając się z Trumpem wczoraj, czy właściwie dzisiaj w nocy, w trakcie amerykańskiej kampanii wyborczej? Czy to nie jest tak, że on się w nią po prostu włączył, w tym spotkaniu? Spotkanie nie jest błędem. Nie jest błędem. Spotkanie samo nie jest błędem. Ja mówiłem o tym, że musimy współpracować z wszystkimi ważnymi siłami politycznymi w Ameryce, dlatego że zależy nam na Stanach Zjednoczonych, zależy nam na tym, aby wszystkie najważniejsze siły rozumiały nasze argumenty i rozumiały także swój interes w popieraniu bezpieczeństwa europejskiego. Ja zresztą w weekend lecę do Waszyngtonu i będę się widział z osobami, znaczy będę brał udział w dialogu strategicznym, którego gospodarzem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale będę miał także rozmowy w Departamencie Stanu, w Pentagonie. A propos spotkania z Trumpem. I będę się widział także z osobami, które stanowią intelektualne zaplecze prezydenta, byłego prezydenta i obecnie kandydata Donalda Trumpa. Zaplecze, to tak. Donalda Trumpa. Są takie osoby, panie redaktor. To są osoby, które dostarczają mu argumentów dla jego polityki i z tymi osobami musimy się spotykać, to jest jasne. Natomiast sytuacja, w której to spotkanie rzeczywiście stało się elementem kampanii wyborczej prezydenta, prezydenckiej Donalda Trumpa, no rzeczywiście już budzi znak zapytania i budzi wątpliwości. Wcześniej doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii, byłego premiera Camerona z Donaldem Trumpem, ale ona jednak przebiegała w zupełnie innej, miała zupełnie inny charakter. No, nie było częścią kampanii. Cameron nie pozwolił na to, aby wykorzystać to spotkanie do kampanii. Więc rzeczywiście tutaj mam poważne wątpliwości, zwłaszcza, że to, co dzisiaj powinno być przekazem dla Polaków, czy też osób polskiego pochodzenia, które są obywatelami amerykańskimi, no to głębokie zastanowienie się, czy w przypadku wyboru i głosowania na Donalda Trumpa bezpieczeństwo Europy i Europy Wschodniej w szczególności się wzmocni, czy też nie. Więc myślę, że rzeczywiście to było bardzo cenne. To było, że to ma być spotkanie towarzyskie. W ogóle prezydent kraju prowadzi spotkania towarzyskie, jadąc na oficjalną wizytę za pieniądze podatników? Pani redaktor, jest formuła, znaczy protokół dyplomatyczny jednak dzieli spotkania na oficjalne i tutaj jest szereg kategorii. Oficjalne i nieoficjalne. I także prywatne. Oczywiście to było spotkanie prywatne i takie powinno być. I ja powtarzam, uważam, że do tego spotkania... Ale w ogóle można prowadzić prywatne spotkania, będąc głową państwa, panie ministrze? Bo szczerze mówiąc, jakie prywatne? No były kamery, fotoreporterzy, był oficjalny komunikat. No czy pan wydaje po prywatnych spotkaniach komunikaty i zaprasza kamery? Panie redaktor, oczywiście to było spotkanie polityczne i tutaj pani ma rację. Ono miało prywatny charakter w tym sensie, że nie było częścią oficjalnego programu prezydenta. Ja rozumiem, tak. Ale w związku z tym, ale no oczywiście, że pani ma rację. No prezydent, szczególnie jak są kamery, nie spotyka się prywatnie, to jest jasne. Więc jeżeli miałbym jakikolwiek zarzut, to nie taki, że prezydent rozmawia z Donaldem Trumpem, ale taki, że pozwolił na wykorzystanie tego spotkania do kampanii wyborczej prezydenta Trumpa, w jakiś sposób wprowadzając Polaków w błąd, czy też osoby polskiego pochodzenia, które mogą głosować na prezydenta Trumpa, że to jest dobry kandydat. No tu mi się wydaje, że rzeczywiście to nie jest dobre. Zgadzamy się i tyle. Tak mówił wczoraj Donald Trump o prezydencie Dudzie. Czy pan ma jakieś pytania do prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy wróci ze Stanów Zjednoczonych? Jakie są owoce tego spotkania, o których z kolei mówił sekretarz stanu, pan minister Kolarski? Bo wiemy, jaka jest opinia na przykład Donalda Trumpa w sprawie NATO. Wiemy, że on w ogóle podawał w wątpliwość sens istnienia tego sojuszu. No to jeżeli w świat idzie komunikat, że zgadzamy się we wszystkim z prezydentem Dudą, no to ja jak
jako Polka jestem zaniepokojona. No to jest komunikat prezydenta Trumpa skierowany właśnie do osób polskiego pochodzenia, które mają na niego głosować. Mhm. I to jest komunikat, który wprowadza w błąd wyborców i z tym jest problem. O tym mówiliśmy przed chwilą. Właśnie. Z tym jest duży problem. Tak. Więc jak mówię, uważam, że trzeba rozmawiać. Natomiast myślę, że prezydent Duda dał się wmanewrować i wynika to chyba z jakiejś, no nie wiem, trudno powiedzieć o braku doświadczenia po prawie 8 latach, po 7 latach sprawowania tej funkcji, więc nie wiem dlaczego. Dał się wmanewrować w kampanię wyborczą prezydenta Trumpa zupełnie niepotrzebnie, a myślę, że może nawet szkodliwie, tak. Mhm. Szkodliwie dla naszego kraju, jak rozumiem. Panie ministrze, to na koniec naszego spotkania bym chciała jeszcze pana zapytać o ten wątek związany, kolejny wątek związany z inwigilacją Pegasusem. No, dość wstrząsająca informacja wczoraj nas dopadła w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dotycząca tego, że żandarmeria wojskowa inwigilowała Pegasusem żołnierki, które skarżyły się na molestowanie w jednostce. Tak. One skarżyły się już w 2017 roku, skarżyły się do Ministerstwa Obrony Narodowej, wtedy kierował nim Antoni Macierewicz, zamiast oddać sprawę do prokuratury i ją wyjaśnić, odesłał to pismo ich do ich przełożonych. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Zostały ostatecznie po bardzo wielu nieprzyjemnych sytuacjach wydalone ze służby. Inwigilowane Pegasusem. Żandarmeria wojskowa w ogóle miała możliwość inwigilacji Pegasusem. I to w dodatku swoje dziewczyny, swoje żołnierki, które domagały się spokoju i sprawiedliwości. To jest wstrząsające, bo rzeczywiście to jest szczególne przestępstwo, w której ofiara ma prawo oczekiwać od państwa, pomocy, że stanie po jej stronie, tak, pomocy. I to jest sytuacja, w której państwo PiS stanęło po stronie, nie po raz pierwszy zresztą, po stronie oprawców. I to jest rzecz, którą wyjaśnimy i do rozliczenia tego doprowadzimy. Bo to jest rzecz absolutnie niebywała i muszę powiedzieć, że jeżeli jest coś było wiele rzeczy obrzydliwych w poprzednim okresie, to sytuacja, w której ofiary stawały się jeszcze większymi ofiarami, sytuacji no, najbardziej takich wrażliwych przestępstw. A przełożony jednej z tych pań powiedział, że molestowanie seksualne to nie jest takie do końca przestępstwo. No więc to jest rzecz wstrząsająca. Panie redaktorze, ja jestem z tym absolutnie wstrząśnięty. Ci ludzie już nie pracują w żandarmerii. Natomiast wyciągniemy z tego konsekwencje, bo uważamy, że nie było żadnych podstaw do tego. I, zamiast rozliczyć sprawę i podejść do sądu tych, którzy byli... Wyjaśnić, dokładnie. Tych, którzy byli odpowiedzialni za przestępstwo, państwo zaangażowało się w ich obronę. No to jest rzecz absolutnie niewyobrażalna. Panie ministrze, wiemy, że jest 578 przypadków. O tym poinformował prokurator generalny Adam Bodnar, inwigilacji Pegasusem. Mhm. O ilu tego typu historiach, pana zdaniem, my się jeszcze dowiemy? Bo co i róż, to mamy jakieś zupełnie niewyobrażalne sytuacje związane z Pegasusem właśnie. Pegasus był wykorzystywany do walki politycznej, do brutalnej walki politycznej. Każdy przykład śledzenia Pegasusem musi być wyjaśniony. Ja oczekuję tego od pana ministra Bodnara. On jest najlepszą osobą, która to zrobi, ma najwyższą wiarygodność. Jestem przekonany, że poznamy szczegóły, pewnie nie dotyczące poszczególnych osób, bo one sobie tego mogą nie życzyć, ale wszystkie te osoby, które były, wobec których nadużywano prawa, będą miały. Problem, panie ministrze, polega na tym, że tutaj informację nie chodzi i chyba tylko o walkę polityczną. No bo co te żołnierki mają wspólnego z polityką? A były inwigilowane Pegasusem, więc to była jakaś ośmiornica wychodząca w ogóle poza elementy polityki. Tylko, że minister Macierewicz, czy też PiS, opierał się na aparacie, w tym przypadku mogę powiedzieć, to jest coś niesamowitego. No, ci ludzie, którzy zachowywali się w ten sposób, tworzyli aparat przemocy. Otóż PiS z instytucji państwa tworzył aparat przemocy wobec obywateli. To jest niewyobrażalne. Ja pamiętam lata 80. doskonale i to jest porównywalne tylko z tamtym okresem. Mhm. I teraz pytanie też, panie ministrze, czy
nie trzeba by było w ogóle zmienić przepisów, jeżeli chodzi o kwestie związane z udzielaniem zgód na te wszystkie operacyjne możliwości stosowania. Ja już nie mówię Pegasusa, bo nie mamy kontroli, ale w ogóle technik operacyjnych, tak. Bo w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość mówi, że wszystko jest legalnie, że na wszystko mają papiery, że na wszystko zgodę wyrażał sąd. Tylko problem polega na tym, że sędziowie mówią, że nie wiedzą do końca, na co wyrażali zgodę, bo te przepisy są tak skonstruowane. Czy nie trzeba by było po pierwsze ograniczyć liczby służb, które w ogóle mają dostęp do technik operacyjnych, a po drugie, no jakoś jednak to unormalizować, jeżeli chodzi o decyzje sądowe. Na pewno trzeba ograniczyć liczbę służb, które mają dostęp do technik operacyjnych, bo rzeczywiście to się strasznie rozmnożyło zapisu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest także kwestia praktyki, pani redaktor, bo ja przypomnę, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia techniki śledzenia, ale także to jest kwestia zabezpieczenia w postaci aresztu tymczasowego. Sędziowie niestety podejmowali decyzję bez wnikliwego wejścia w materiał, który przedstawia prokurator. Ja uważam, że dochodziło do bardzo wielu błędów sędziowskich. Mhm. I myślę, że to jest też wielkie wyzwanie wobec ministra sprawiedliwości, aby jednak egzekwował od sędziów, aby te wszystkie wnioski, które są kierowane do nich, były traktowane poważnie, to znaczy, żeby nie były wyrażania zgód jak leci. A to jeszcze muszę dopytać, to co pan miał na myśli, mówiąc błędy sędziowskie? Konkretnie. Jeżeli, pani redaktor, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której sędzia wydaje zgodę na tymczasowe aresztowanie i nie przegląda materiału, który jest do tego wniosku. A mamy już wiedzę, że takie sytuacje miały miejsce? Takich sytuacji jest dużo, pani redaktor. Mhm. No i teraz co z tym zrobić, panie ministrze? To jest zadanie dla Ministerstwa Sprawiedliwości, aby w taki sposób stworzyć motywację, system, aby każda decyzja, która narusza prawa obywatelskie, każda decyzja wydawana przez sędziego była wydawana jednak w oparciu o rozpatrzenie materiału, a nie na zasadzie takiej, że jest wniosek podsuwany przez prokuraturę i bez czytania spraw sędzia go podpisuje. To jest absolutnie nieakceptowalne. Panie ministrze, wiemy, że dzisiaj na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw afery wizowej był wezwany Mariusz Kamiński, ale wiemy też, że jednocześnie na te same godziny został wezwany do prokuratury okręgowej w Warszawie. Jak do tego mogło dojść? Tutaj chyba powinna być jakaś współpraca między, no tym bardziej, że on przed komisją, że to, że ma stanąć przed komisją, było wiadomo już od jakiegoś czasu. Jak to jest możliwe, że prokuratura zaprosiła go na ten sam moment? To są organy jednak od siebie niezależne, niespółpracujące i bardzo dobrze, pani redaktor, znaczy właśnie nie powinno być współpracy, bo komisja śledcza w jakimś sensie jest powołana po to, żeby niezależnie, znaczy nie w jakimś sensie, powołana jest po to, żeby niezależnie od prokuratury dochodzić do tych, do prawdy. Tutaj w moim przekonaniu nie ma problemu, jeżeli komisja śledcza podjęła decyzję o podtrzymaniu terminu. Jestem przekonany, ale że prokurator... Mariusz Kamiński, no to prokurator znajdzie inny termin. Albo komisja będzie musiała znaleźć inny termin. Albo komisja znajdzie inny termin, natomiast niewątpliwie nie powinno być problemu dla prokuratury, aby to przesłuchanie przesunąć. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, Polska 2053 droga. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę wizytę i za rozmowę, a u państwa już za chwilę były premier i eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz. Zapraszam na to spotkanie. Ja zapytałem wprost obu generałów i pana ministra Siewiery. Jak oceniają zasadność mojej wstępnej decyzji, aby Polska przystąpiła między innymi do European Sky Shield. Nie jako alternatywa wobec czegokolwiek, tylko jako uzupełnienie. Każdy, kto będzie mógł nam pomóc chronić polskie niebo, będzie przeze mnie traktowany jako potencjalny sojusznik i partner. Każdy bez wyjątku, bo nie ma nic ważniejszego dzisiaj. I to przecież widzimy każdego dnia właśnie na świecie, że bez tego to można sobie snuć bajki o skutecznej obronie terytorium czy granicy, bez bezpiecznego nieba. I pan minister Siewiera, przedstawiciel pana prezydenta i obaj panowie generałowie potwierdzili jednoznacznie, że a, szkoda, że nie było wcześniej decyzji pozytywnej o uczestnictwie w European Sky Shield i że jak najbardziej, jeśli to jest część, a nie alternatywa, a nikt nie mówi o rezygnacji z tego, co robimy w tej chwili, nikt. To jak najbardziej należy to robić.
I liczę tutaj, mówię serio, na współpracę z pana prezydenta. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, były premier i obecnie eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz. Wiem, że mieliśmy małe problemy z połączeniem i z dźwiękiem, stąd słuchawka telefoniczna przy uchu pana premiera, ale mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, sprawdźmy. Dzień dobry. Ja panią słyszę, więc mam nadzieję, że uda się nam. Bardzo dobrze, ja też pana słyszę, widzowie chyba też pana słyszą, więc nie traćmy czasu, panie premierze, bo bardzo dużo wątków przed nami dzisiaj. Zacznijmy od słów premiera Donalda Tuska i tej europejskiej inicjatywy, tej European Sky Shield, jak to się nazywa, czyli takiej kopuły, jeżeli chodzi o obronę powietrzną krajów Unii Europejskiej. Wiemy, że to jest inicjatywa na kilka lat, to się nie wydarzy, to się nie zostanie uruchomione w ciągu kilku miesięcy, no ale Prawo i Sprawiedliwość ma wątpliwości dotyczące tej inicjatywy, przede wszystkim dlatego, że ona jest, no, że tak powiem, organizowana w cudzysłowie przez Niemców i to budzi daleko idący niepokój. Nie rozumiem przyczyn tego niepokoju, chyba że to są wyłącznie uprzedzenia antyniemieckie. Niemcy są znani z całkiem dużych talentów inżynierskich, technicznych i tak dalej, więc jeżeli będą odgrywali istotną rolę w tym zakresie, to jest raczej dobra zapowiedź. Ale mówiąc serio, to jest projekt obejmujący w tej chwili kilkanaście państw europejskich. To jest świetna inicjatywa, świetny pomysł, żeby wspólnie zbudować bardzo skomplikowany system obrony przeciwrakietowej, obrony powietrznej całego terytorium unijnego, czy no, zwłaszcza państw, które się do tego przyłączą. Decyzja o tym, żeby Polska się przyłączyła, jest świetna. To będzie system, który będzie uwzględniał potencjał już istniejący w poszczególnych państwach. Więc jeżeli my jesteśmy zaawansowani, no przynajmniej w fazie zakupów sprzętu niezbędnego do takiej obrony, to wszystko to zostanie uwzględnione w ramach całościowego systemu. Polska niczego nie straci, Polska zyska tylko dodatkowo te ekstra zdolności systemu, więc ja jestem zdecydowanie za. Panie premierze, a jak zadbać o to, żeby interesy polskiej zbrojeniówki także były skonsumowane, nazwę to w cudzysłowie, w kontekście budowania całej tej tarczy, tej kopuły? No trudno mi jakoś bardzo szczegółowo odpowiedzieć, bo sam nie znam jeszcze szczegółów technicznych tego systemu. Jasne. Natomiast powiedziałbym, że na pewno nie w taki sposób, jak robił to PiS, który kupował broń za granicą, a nie zamawiał w polskich przedsiębiorstwach zbrojeniowych, kupował broń za granicą bez tak zwanego offsetu, a więc zobowiązań zagranicznych producentów broni do inwestowania w Polsce, w polskim przemyśle obronnym. Zawsze o to bardzo dbaliśmy przy zakupach, czy to rakiet Rafael z Izraela, czy F-16 ze Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku w ogóle pomijano to. Mam nadzieję, że obecny rząd będzie dbał o to, aby przy zakupach był offset, a przy wejściu do tego europejskiego systemu obrony nieba również uwzględniano zdolności produkcyjne naszych producentów. Oczywiście może się okazać, że jak raz nasi producenci nie będą w stanie wyprodukować czegoś, co jest niezbędne w tym systemie obrony nieba, ale są w stanie dostarczać na przykład inne elementy uzbrojenia państwom uczestniczącym w tym przedsięwzięciu. Tutaj potrzebna jest w takim razie dyplomacja, rozmowy polityczne i dochodzenie do rozwiązań, które są korzystne dla wszystkich. No to a propos dyplomacji, panie premierze, słów kilka o wypowiedzi, czy właściwie wpisie i wczorajszych wypowiedziach premiera Donalda Tuska. Wiemy, że on bierze udział w dwudniowym nieformalnym szczycie Rady Europejskiej i dzisiaj rano napisał rzecz następującą. Jeżeli wszystkie słowa wypowiedziane w ostatnich latach w Brukseli na temat wspólnej obrony mogłyby zamienić się w pociski i wyrzutnie rakietowe, Europa stałaby się największą potęgą świata i najbardziej bezpieczną. Tak napisał dzisiaj rano na portalu X. Wczoraj mówił jeszcze o tym, że no, te obietnice złożone przez państwa Unii Europejskiej wobec Ukrainy nie zostały do końca spełnione, zostały spełnione właściwie połowicznie i tam podawał konkretne przykłady. Widać, że próbuje bardzo mocno wstrząsnąć, jak rozumiem, partnerami z Unii Europejskiej w kontekście ukraińskim. I pytam, czy panu podoba się takie mocne postawienie sprawy, czy jednak niewiele ono ma wspólnego z dyplomacją, o której rozmawialiśmy przed chwilą? Z jednej strony jest prawdą, że Europa nie wywiązała się z niektórych swoich zobowiązań, chociaż nie jest tak źle, jakby z takiej oceny mogło wynikać. Europa nawaliła niestety, gdy chodzi o dostawy amunicji artyleryjskiej. Obiecywano 1 milion, dostarczono 500 000.
ale jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby się poprawić, bo z inicjatywy prezydenta Czech szukano niezbędnej amunicji w różnych krajach, które gdzieś ją w składach mają. Znaleziono już 800 tysięcy sztuk i państwa europejskie zrzuciły się dodatkowo na zakup tej amunicji, więc dobrą wolę widać. Ja podzielam pewne zaniepokojenie osłabieniem jakby uwagi świata zachodniego, całego, nie tylko Europy, uwagi poświęconej sytuacji w Ukrainie. Można to tłumaczyć oczywiście dramatycznymi czy tragicznymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i wojną izraelsko-hamazowską, a jednocześnie w Ukrainie dzieje się niestety niedobrze. No, między innymi ze względu na brak amunicji, nierozwiązane problemy dotyczące mobilizacji Ukraińców do armii, nowych żołnierzy do armii. Sytuacja na froncie jest bardzo krytyczna, ale są jednocześnie powody do pewnego zadowolenia. Najprawdopodobniej jutro Izba Reprezentantów Kongresu Amerykańskiego przegłosuje ustawę przewidującą pomoc rzędu 60 miliardów dolarów i to pomoc wojskową dla Ukrainy. To będzie radykalny ruch. W czerwcu także ma dojść do kolejnej rozmowy w grupie G7 na temat możliwości skonfiskowania rosyjskich pieniędzy państwowych zamrożonych na Zachodzie w celu przekazania ich Ukrainie czy wykorzystywania do pomocy Ukrainie. Pojawiają się pewne nowe pomysły, które powinny ułatwić podjęcie takiej decyzji. Jeśli to wszystko się stanie w ciągu najbliższych 2 miesięcy i zaczną się poważne dostawy broni i amunicji do Ukrainy, sytuacja na froncie może być jakby ustabilizowana, nie pogarszać się. Także przypomnienia są wskazane. Panie premierze, powiedział pan, że ta decyzja Izby Reprezentantów, trzymajmy kciuki, żeby ona rzeczywiście zapadła, to jest dokładnie 61 miliardów dolarów, będzie ruchem radykalnym. A czy pana zdaniem ona w jakiś radykalny sposób może zmienić sytuację na froncie ukraińskim? No zdecydowanie tak, dlatego że w ostatnich tygodniach dochodzi często do takiej sytuacji, kiedy ukraińscy wojskowi, ukraińskie jednostki na froncie nie są w stanie odpowiadać na ostrzał i bombardowania ze strony rosyjskiej. Ostatnio Rosjanie nasilili bombardowania systemu energetycznego w Ukrainie. Doszło już do wyłączenia 80% elektrowni tradycyjnych, nieatomowych. W Charkowie, który może być bezpośrednim celem kolejnej ofensywy rosyjskiej, w tej chwili w zasadzie nie funkcjonują elektrownie. Drugie co do wielkości miasto Ukrainy jest pozbawione większości dostaw prądu. Nie funkcjonuje w związku z tym gospodarka. Można sobie wyobrazić, w jakich warunkach żyją ludzie. I w tej chwili to, co jest najpilniejsze, to rzeczywiście dostarczenie amunicji do broni, którą Ukraińcy mają, żeby mogli odpowiadać, żeby mogli się realnie bronić. Panie premierze, to teraz jeszcze jedna kwestia, no poniekąd, a właściwie całkowicie, związana z Amerykanami. Za nami spotkanie byłego i być może przyszłego prezydenta Donalda Trumpa i obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Pan Duda przed wylotem do Stanów Zjednoczonych mówił, że to będzie spotkanie towarzyskie. Zostały oczywiście wydane po tym spotkaniu komunikaty ze strony sztabu Donalda Trumpa także. Komunikaty no, mówiące o tym, że to spotkanie było bardzo dobre, że rozmawiano o konieczności i o propozycji prezydenta Dudy, aby państwa na to zwiększyły wydatki na obronę do 3% PKB, że rozmawiano o kwestiach wojny między Rosją i Ukrainą, o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Tylko to wszystko. Nie poznaliśmy żadnych konkretnych wniosków z tego spotkania płynących. Donald Trump podkreślił jednocześnie, że we wszystkim się z prezydentem Dudą zgadzają. Więc przepraszam za ten przydługi wstęp, ale chciałam też widzom, którzy do nas dołączyli, przypomnieć, jak sytuacja wygląda. Czy pana zdaniem prezydent Duda popełnił błąd, spotykając się w tym czasie z Donaldem Trumpem? Błąd, który rykoszetem odbije się na naszym kraju? Czy nie? Czy po prostu trzeba rzeczywiście rozmawiać ze wszystkimi, utrzymywać relacje ze wszystkimi, tym bardziej z prawdopodobnym przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych? No zobaczymy, czy prawdopodobnym. Ostatnio w sondażach Biden zaczyna wyprzedzać Trumpa. Rozmawiać trzeba ze wszystkimi liczącymi się politykami, także z Trumpem. Ja rozumiem, że ta wizyta wczorajsza, dzisiejsza, to jest rodzaj aneksu do wizyty Tuska i pana Dudy w Białym Domu, kiedy nie wypadało się panu Dudzie spotkać się z panem Trumpem.
To spotkanie było przede wszystkim potrzebne Trumpowi w trakcie kampanii wyborczej. Nie sądzę, żeby miało jakieś negatywne konsekwencje dla Polski, mimo że Biały Dom mówi, że oczywiście jest rzeczą naturalną, że politycy spotykają się z różnymi rozmówcami, ale na pewno tam nie przyjęto tego z entuzjazmem tego wydarzenia. Mnie natomiast zaskakuje co innego, jakby strona protokolarna tego wydarzenia. Byłoby całkowicie naturalne i zrozumiałe, gdyby na przykład Trump składał wizytę w Polsce i przyjął go na przykład na kolacji szef polskiego państwa, polski prezydent. Natomiast żeby polski urzędujący prezydent leciał do Stanów Zjednoczonych po to, żeby zjeść prywatną kolację z kandydatem, z rywalem urzędującego prezydenta, to jest dla mnie, mówiąc szczerze, zaskakujące, żeby nie powiedzieć mocniej. Tak jakby pan Duda jednak nie zdawał sobie sprawy ze swojej rangi, przynajmniej protokolarnej. I jednocześnie takie dosyć zabawne, taki zabawny wyraz radości, że będę przyjęty w mieszkaniu prywatnym Donalda Trumpa. Natomiast z punktu widzenia tego, co tam ewentualnie ustalono, nie wiemy, ale charakterystyczne były krótkie wypowiedzi dla prasy przed wejściem gdzieś tam, gdzie się ta kolacja odbywała. Trump mówił, prawda, że Polska i Stany Zjednoczone, że on tu kocha Polaków i tak dalej. I że Polacy też kochają prezydenta Dudę, tak. Człowieka. Mm-hmm. Nie, on nawet nie użył nazwiska. On powiedział dokładnie tak, panie premierze, bo ja tutaj mam cytat, więc jeśli pan pozwoli, szybciutko. Ludzie w Polsce go kochają. Naprawdę cię kochają, a to nie jest łatwe do osiągnięcia, ale wykonał fantastyczną robotę i jest moim przyjacielem. Spędziliśmy razem 4 wspaniałe lata. Być może będziemy musieli to powtórzyć. Pan Trump chyba nie zauważył, że pan Duda kończy kadencję. No właśnie, więc jakby dwie uwagi. Jego wiedza o Polsce jest jednak mało precyzyjna, ale tam było jeszcze pierwsze zdanie poprzedzające to, co pani zacytowała, kiedy on zwrócił się do dziennikarzy, mówiąc, że gościmy tutaj tego pana. Ja miałem wrażenie, że on jakby nie pamiętał nazwiska swojego gościa, no ale może się mylę. W każdym bądź razie, z punktu widzenia merytorycznego, ja nie oczekuję niczego nadzwyczajnego. Dlatego, że jeżeli, o czym wcześniej wspomnieliśmy, speaker Izby Reprezentantów Johnson zapowiedział już głosowanie w bardzo ważnej ustawie o pomocy zagranicznej, w tym dla Ukrainy, na jutro, to znaczy, że rzecz została przesądzona. Do tej pory to Trump był hamulcowy. Mhm. Także wczorajsza rozmowa Duda-Trump zapewne nie miała już znaczenia z punktu widzenia tych bardzo ważnych spraw. No dobrze, panie premierze, ale jeżeli sytuacja wygląda następująco, że sekretarz stanu Wojciech Kolarski mówi rzecz następującą, że to był bardzo owocny czas dla relacji polsko-amerykańskich, to my jako opinia publiczna chyba powinniśmy dowiedzieć się, jakie to owoce dla relacji polsko-amerykańskich. No ja jako obywatelka jestem tym bardzo zainteresowana. I słusznie, ale Trump miewa też taki zwyczaj. Ja pamiętam jego spotkanie słynne w Helsinkach z Putinem, po którym nie powiedział ani słowa na temat treści. Nie tylko opinii publicznej, ale nawet swoim najbliższym doradcom. Więc to, że padają tego typu zwroty, wspaniała atmosfera, spotkanie przyjaciół i tak dalej. No a co innego mają mówić? No przecież nie powiedzą, że nie wiem, że panowie siedzieli milcząco przez 2 godziny. Pewnie o czymś rozmawiali, o czym to tego nie wiemy. No mam nadzieję, że pan Duda mówił Trumpowi o tym, że w Europie jest zaniepokojenie jego wypowiedziami na temat wiarygodności sojuszu natowskiego i tak dalej. Zachęcał go do innego spojrzenia na kwestię agresji rosyjskiej. Przecież Trump ostatnio znowu powiedział, że on jest w stanie w ciągu 24 godzin zakończyć tę wojnę. Ukraina ma oddać Rosji okupowane terytoria i wszystko będzie załatwione. To są katastrofalne poglądy. Mam nadzieję, że miał odwagę, żeby, mówię o głowie naszego państwa, żeby zwrócić uwagę na niewłaściwość tego typu pomysłów. No tak, ale wiemy doskonale też, że ostatnim europejskim przywódcą, który z Trumpem się spotkał w trakcie już amerykańskiej prezydenckiej kampanii wyborczej, był Viktor Orban, panie premierze. Tak. I to też skłaniać nas do jakiejś refleksji chyba. Powtarzam, rozmawiać należy ze wszystkimi, którzy mają jakieś znaczenie, ale nie należy zapominać o pewnych formułach właśnie protokołu, dyplomacji,
o swojej pozycji, swoim stanowisku, reprezentuje nie tylko siebie i w związku z tym to, że jest bardzo zadowolony, że mógł pójść do Trumpa, do mieszkania, to nie jest najważniejszy powód, dla którego polski prezydent odbywa tego typu wizytę. A jeszcze jedna kwestia, panie premierze. Teraz oczywiście troszkę na bazie takich plotek politycznych będziemy się opierać. Niemniej nie brakuje takich komentarzy tutaj u nas, że prezydent Andrzej Duda pojechał także w swoim interesie, bo doskonale wie, że w przyszłym roku kończy już ostatecznie swoją przygodę w Pałacu Prezydenckim, no a jest bardzo mądrym człowiekiem i no, w jakiś sposób musi tę swoją przyszłość zaplanować. I wielu dworowało sobie, że jedzie do Trumpa po to, żeby załatwić sobie pracę. Co pan na to? No, słyszałem takie komentarze, ale nie ma żadnych podstaw oczywiście do takich sformułowań. Mnie się wydaje, że jeżeli Duda myśli poważnie o jakiejś dalszej aktywności, to te najważniejsze organizacje międzynarodowe i ja już nie mówię o najważniejszych w ich stanowiskach, ale ważnych stanowiskach, są chyba dla niego niedostępne. Wszędzie obowiązują rozmaite podziały geopolityczne, geograficzne, reprezentatywność i tak dalej. No ale jednocześnie dla polityków demokratycznego świata Duda jest związany z tym, co w polskiej polityce zagranicznej w ostatnich latach oceniano bardzo krytycznie. W związku z tym on nie ma entuzjastycznych zwolenników, a sam Trump nie będzie sam o niczym decydował. No chyba, że Duda chciałby się zatrudnić w administracji nowego prezydenta. Panie premierze, to teraz jeszcze słów kilka o tym wiszącym nad nami i grążącym w dalszym ciągu konflikcie na linii Izrael-Iran. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna powiedział ostatnio, że powinniśmy wspomóc Izrael. Wielu go krytykuje za tę wypowiedź. Słusznie? On powiedział coś więcej. On powiedział, że powinniśmy bezwarunkowo popierać Izrael. I na to nie ma zgody. Zawsze trzeba zachować się racjonalnie, patrzeć na prawo międzynarodowe, ale także na interesy. Otóż gdy chodzi o tę fazę konfliktu na Bliskim Wschodzie, to przypomnijmy fakty. Izrael zbombardował, chociaż się do tego nie przyznaje, konsulat irański w Damaszku w Syrii, gdzie zginęło 7 oficerów irańskich. To prawda, że było wśród nich bodajże 2 odpowiedzialnych za operacje zagraniczne sił zbrojnych Iranu. Jak wiadomo, Iran wspiera zarówno Hezbollah w Libanie, jak i Hamas w strefie Gazy, więc pośrednio jest jakby stroną tej wojny, która się tam w tej chwili toczy. Można zrozumieć działanie Izraela, ale jednocześnie w tej sytuacji no, nie ma się co dziwić, że Iran reagował. Przy czym zrobił to w taki sposób, żeby było widać, że zareagował, ale tak naprawdę, żeby Izraelowi krzywdy nie zrobić. Przy okazji skompromitował się Iran, ponieważ połowa rakiet wystrzelonych w kierunku Izraela nie doleciała do celu, co świadczy o poziomie technicznym tego uzbrojenia irańskiego. Po tym wystrzeleniu rakiet główny ajatollah Iranu, Chamenei, powiedział, że z ich punktu widzenia sprawa jest zakończona. Jaka jest reakcja Izraela? No więc rząd izraelski po dyskusji powiedział, że Izrael sam wybierze czas i sposób zareagowania na ten ostrzał. W moim przekonaniu to oznacza, że w zasadzie nie będzie chyba żadnej odpowiedzi ze strony Izraela, w każdym razie w najbliższym czasie. I można byłoby ten incydent uznać właśnie za incydent zamknięty. Panie premierze, wiele pretensji pod pana adresem płynie od chwili, w której nie zagłosował pan przeciwko wejściu w życie paktu migracyjnego. Jak pan wytłumaczy naszym widzom swoją decyzję? Proszę pani, to co dociera do polskiego społeczeństwa, te wszystkie informacje, opinie, to jest w 90% kłamstwo. Ludzie nie wiedzą, czego dotyczy ten pakt migracyjny. Po pierwsze, powiedzmy sobie, że to jest pierwszy krok w budowaniu polityki migracyjnej Unii Europejskiej, co jest absolutną koniecznością, wręcz historyczną. Europa będzie się znajdowała pod coraz silniejszą presją migracyjną ze względu na i sytuację demograficzną w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w innych krajach, i sytuację klimatyczną itd., itd. Po drugie, ten pakt przewiduje ułatwienia procedury podejmowania decyzji wobec imigrantów, w tym także decyzji negatywnych, o niewyrażeniu zgody na azyl i o deportacji. Dzisiaj tego typu procedury są szalenie skomplikowane i długotrwałe. I w związku z tym bywa tak, że wiele osób, którym odmówiono azylu, pozostaje całymi latami w krajach należących do Unii Europejskiej. W tej chwili będzie to łatwiejsze.
do załatwienia. Natomiast oczywiście najbardziej w Polsce się podnosi na kwestię tak zwanej przymusowej relokacji migrantów. Otóż Polska w ogóle nie będzie dotknięta tym mechanizmem ze względu na to, że my jesteśmy państwem ponoszącym bardzo duży wysiłek związany z obsługą imigrantów, no głównie imigrantów ukraińskich. To są tacy sami imigranci jak ci z Afryki czy Wschodu czy Azji, tyle że jest ich dużo więcej. My mamy na podstawie tego paktu możliwość ubiegania się o wsparcie, o także ewentualną relokację części tych migrantów. Więc te oceny, które przedstawiane są opinii publicznej, są całkowicie bezpodstawne i zafałszowane. Ja jedynie zaskoczony jestem zachowaniem eurodeputowanych Koalicji Obywatelskiej, którzy nie poparli tego paktu. Najwyraźniej ta partia polityczna nadal boi się demagogicznych i kłamliwych zarzutów ze strony PiS-u. No dobrze, ale premier Donald Tusk, panie premierze, na konferencji prasowej niejednokrotnie powiedział, ja doprowadzę do zablokowania paktu migracyjnego. Pakt migracyjny, jego przepisy nie wejdą w Polsce w życie, to jest moje zobowiązanie. Ja rozumiem, że on występował przeciwko obowiązkowej relokacji. I w tym zakresie, powtarzam, nie ma podstaw do obaw. Ten pakt dla Polski takiego zagrożenia nie stwarza. Reszty nie chcę już komentować. Niestety muszę przyznać, że w paru bardzo istotnych dla Europy sprawach stanowisko Donalda Tuska jest rozczarowujące. To znaczy w jakich, poza paktem migracyjnym? No na przykład jego deklaracja, że on się nie zgodzi na żadne zmiany traktatowe. To jest absurdalne stwierdzenie, bo zmiany traktatowe ze względu na to, co się dzieje z Unią Europejską, są absolutnie niezbędne. Musimy uregulować kwestie kompetencji Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, służby zdrowia. Musimy uregulować kwestie związane z rozszerzaniem Unii Europejskiej, bo się będzie zmieniał system głosowania, będą się zmieniały rozmaite większości. Jest bardzo wiele kwestii, które w najbliższej perspektywie będą zmuszały nas do zmian traktatowych. W związku z tym takie kategoryczne stwierdzenie, nie zgodzę się na żadne zmiany traktatowe, jest kompletnie niezrozumiałe. Mhm. No, z drugiej strony Donald Tusk, jak rozumiem, coraz silniej jest uważany za jednego z liderów w tej chwili Unii Europejskiej w obliczu słabości Olafa Scholza i końca kadencji Emmanuela Macrona. Więc może to świadczy o tym, panie premierze, że także po wyborach do Europarlamentu no, ta polityka europejska skręci w troszkę innym kierunku niż dotychczas. No, jest wiele tego typu komentarzy i prognoz, które wskazują na spore prawdopodobieństwo wzmocnienia się skrzydła konserwatywnego na europejskiej scenie politycznej. Jak daleko to pójdzie, trudno powiedzieć. Z jednej strony wydaje się, że obecnie jakby dominująca większość w Parlamencie Europejskim złożona z centroprawicy Partia Ludowa, z liberałów, z zielonych, socjaldemokratów, utrzyma większość, tylko że z mniejszą przewagą nad resztą sali plenarnej. No ale to nie jest oczywiście całkowicie pewne. Pani ma rację, wskazując na rosnącą rolę Donalda Tuska w Unii. Jest to z jednej strony konsekwencja tego, że jest bardzo dobrze znany, bo był przecież 5 lat szefem organu reprezentującego państwa członkowskie. Po drugie, jest aktywny i to bardzo dobrze. Mnie cieszy po prostu to, że bardzo szybko Polska powróciła do silnej roli w tej wspólnocie europejskiej, może nawet do silniejszej niż poprzednio. A jednocześnie sytuacja polityczna w tych państwach, które zwykle były silnikami, motorami napędowymi Unii Europejskiej, czyli w Niemczech i we Francji, oznacza nieco słabszą rolę, jaką są w stanie dzisiaj odgrywać. Panie premierze, a czego pan się spodziewa po tej bardzo krótkiej i intensywnej kampanii do Europarlamentu? Czy ona ma szansę w ogóle być merytoryczną, czy będzie opierać się na bardzo no, takich niskich i krótkich hasłach typu właśnie sprzeciw wobec migrantów, że nas zaleją ludzie innej wiary, innej kultury, że będą nam zagrażać, do tego dojdzie Zielony Ład i szereg innych argumentów, którymi PiS się posługuje ostatnio. Chyba straciliśmy niestety połączenie z panem premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem. Ja jeszcze mam jedno ważne pytanie do pana premiera, więc poproszę kolegów, żeby jeszcze spróbowali się połączyć na chwileczkę. Ja tymczasem jeszcze przypomnę państwu o tych słowach premiera
Donalda Tuska dotyczących no, wspólnego bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Premier Tusk napisał, że brak działań Unii w kwestii bezpieczeństwa no, to jest rzecz, którą trzeba by się było zająć jak najszybciej i stwierdził, że gdyby wypowiadane w Brukseli słowa zamienić na kule i wyrzutnie rakiet, Europa stałaby się najsilniejszą potęgą. Tak zwraca uwagę Donald Tusk i przy okazji, drodzy Państwo, mówi o tym, że w ubiegłym roku kraje członkowskie zobowiązały się dostarczyć Ukrainie 1 000 000 sztuk amunicji w ciągu 12 miesięcy. Projekt jest finansowany przez unijny fundusz European Peace Facility, ale okazuje się, że tylko połowa obiecanej amunicji została dostarczona. Przypomnę, że wczoraj na tym nieformalnym szczycie Rady Europejskiej rozmawiano także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a bodajże jutro także ma on spotkać się, rozmawiać z ministrami obrony narodowej poszczególnych krajów unijnych. Ja przypomnę, że ta sesja robocza Rady Europejskiej dotyczy wyzwań gospodarczych stojących przed Unią Europejską, dalszej pomocy dla Ukrainy i zagrożeń związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Mówi się o zapewnieniu Ukrainie dodatkowej obrony powietrznej, ale także o tym projekcie wspólnej obrony powietrznej dla krajów Unii Europejskiej. Z tego co wiem, mamy połączenie z panem premierem Cimoszewiczem. Co prawda czasu już zostało nam niewiele, bo obiecałam wypuścić pana 15 po 10, panie premierze, ale jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać, bo pytałam o tę bardzo szybką kampanię do Europarlamentu i czego pan się po niej spodziewa i najważniejsze, czy pan będzie startował do Parlamentu Europejskiego, czy pan podjął już decyzję, czy mówiąc wprost, dogadał pan się z Komitetem Koalicji Obywatelskiej, czy nie? Może zacznę od drugiego pytania, czy drugiej części tego pytania. Jeszcze decyzji nie podjąłem, przy czym rozmowy prowadzę wyłącznie z Komitetem Wyborczym Lewicy. O, proszę. Ale w ciągu najbliższych dwóch dni decyzja będzie podjęta. A do czego, od czego ona zależy, panie premierze, ta pańska decyzja? Ode mnie. No dobrze, ale co pana powstrzymuje jeszcze przed powiedzeniem tak, chcę kolejnej kadencji? Proszę pani, to, że ja chciałbym być w parlamencie, to ja to mówię z całą otwartością. Po pierwsze, nie bardzo sobie wyobrażam po 50 latach pracy życie bez pracy, ale po drugie, ja się tutaj rzeczywiście zajmuję sprawą ważną, której dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy. Wojną na Ukrainie to jest tak ważne dla Europy i bezpieczeństwa Polski, że mnie się wydaje, że powinienem się nadal tym zajmować. No ale decyzję zapadną później. To jeszcze króciutko jeszcze muszę dopytać. Dlaczego Lewica? Bo pan z Lewicą no, nie żył w dobrych specjalnie relacjach ostatnimi czasy. Proszę pani, 5 lat temu ja zostałem w ramach Koalicji Europejskiej zgłoszony przez Lewicę, przez SLD. Jest dosyć naturalne, że no, z tym środowiskiem jestem historycznie związany. Ze strony Koalicji Obywatelskiej nie słyszałem o żadnych propozycjach. Więc jest rzeczą całkowicie naturalną, że prowadzę rozmowy z... Rozumiem. Po czym lewicy. Rozumiem. To słów kilka o tej samej kampanii, bo to no też więc, bardzo ważne. Ona jest rzeczywiście bardzo krótka w naszym kraju. W innych krajach europejskich ona trwa już od bardzo dawna. Ja widzę to po obecności kolegów z innych krajów w Parlamencie Europejskim. Połowy już nie ma. Oni siedzą u siebie i prowadzą kampanię. W Europie to będzie w bardzo dużym stopniu właśnie rywalizacja między, powiedziałbym, prodemokratycznymi, proeuropejskimi ugrupowaniami i skrajną prawicą, która atakuje w tej chwili, jest w ofensywie. I to będzie największy punkt starcia. Dla nas, w moim przekonaniu, takim najważniejszym problemem powinno być zachowanie Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, w tym dotyczących wojny w Ukrainie, bo to jest naprawdę bardzo żywotna rzecz dla nas. Nie ma się co dziwić, że w krajach południa Europy czy na najdalszych krańcach zachodnich Europy ludzie są mniej tym wszystkim zainteresowani, ale my musimy tego pilnować. No i wreszcie oczywiście Unia musi się zacząć poważnie już praktycznie dostosowywać do przyszłego rozszerzenia, bo to będzie oznaczało konieczność zmian różnych polityk, w tym niestety także polityki rolnej. Będą politycznie niezwykle trudne przedsięwzięcia i warto zacząć o tym rozmawiać. Panie premierze, obawia się pan, że ta kampania w Polsce doprowadzi do pogłębiającego się eurosceptycyzmu, bo już chyba przy okazji naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o tym, że o 11 punktów procentowych spadło poparcie dla naszego uczestnictwa w strukturach unijnych. No to jest niewykluczone, proszę pani, przed referendum brytyjskim
w toku kilkuletniej kampanii kłamstw, oszczerstw pod adresem Unii Europejskiej i tak dalej, doprowadzono do tego, że większość Brytyjczyków zagłosowała za wystąpieniem z Unii. Dzisiaj 60% chciałoby jak najszybciej wrócić, co jest fantastycznym dowodem na to, jak niemądre jest występowanie z Unii. Ale niestety miewamy skłonność do uczenia się na własnych błędach, a nie na cudzych. Obyśmy dostrzegli te cudze błędy i ich nie powtarzali. Już obiecuję naprawdę na koniec. Gdyby pan dzisiaj naszych widzów miał namówić, dlaczego warto, naprawdę warto wziąć udział w wyborach do Europarlamentu, to jakich pan przekona? A to jest szalenie ważne dla podtrzymania naszych praw, swobód w całej Europie, ale także dla kontynuowania rozmaitych korzyści. W ciągu 20 lat członkostwa, jak raz będziemy przez za kilkanaście dni celebrowali tę rocznicę, Polska pod każdym względem zyskała. Ostatnio czytałem interesującą analizę wskazującą na to, że produkt krajowy na głowę mieszkańca w Polsce jest wyższy o 40% od sytuacji, w której nie bylibyśmy członkiem Unii Europejskiej. Wzrósł o te 40%. Kiedy wstępowaliśmy do Unii 20 lat temu, był on równy 50% średniego dochodu w Europie. Dzisiaj to jest 80%. Rolnicy, którzy tak protestują, 20 lat temu sprzedawali żywność za 4 miliardy euro, a w ubiegłym roku za 54 miliardy euro. Więc można bardzo wiele rozmaitych argumentów wskazujących na korzyści płynące z członkostwa podać. I trzeba tego bronić przed eurosceptykami, przed tymi, którzy chcieliby zablokować członkostwo Polski w Unii Europejskiej. No i warto... Ta większość, która jest usatysfakcjonowana, potwierdzi to obecnością i głosowanie. No właśnie, warto też pamiętać o pieniądzach i o przelewie, który w poniedziałek trafił na polskie konto w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Włodzimierz Cimoszewicz, europarlamentarzysta i były premier. Panie premierze, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję. I na koniec, drodzy państwo, bardzo płynnie przechodzimy od kwestii europejskich do kwestii samorządowych i lokalnych, bo dużo mówiliśmy dzisiaj o kampanii do Europarlamentu, no ale przecież w niedzielę przed nami druga tura wyborów samorządowych. Nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji jak nasz kolejny gość, którego teraz już bardzo ciepło witam. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, wybrany, drodzy państwo, większością 75,5% głosów niemal. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam uprzejmie. Tak jak przed chwilą wspomniałam, nie wszyscy są przed niedzielą w tak komfortowej sytuacji jak pan. Co by poradził pan ze swojej perspektywy osoby, która tak miażdżącą przewagą wygrała kolegom, którzy w drugiej turze będą się ze sobą mierzyć? Spokój, cierpliwość i oczywiście pamiętanie o tym, że wynik wyborów to nie jest praca tylko tygodnia czy dwóch, ale jest to wynik paru lat pracy. W moim wypadku to była trzecia kolejna kampania wyborcza, trzecia kolejna z większym wynikiem, czyli sprawdza się to, że myśli się o pracy konsekwentnie przez lata, a potem w wyborach po prostu mówi się o tym, co się zrobiło. Dobrze, ale stanowisko prezydenta to jest jedno, ale okazuje się, że stanowisko pan utrzymał, natomiast klub pana radnych stracił samodzielną większość. I co teraz? Mój klub radnych to jest klub radnych niezależnych, więc w dużym mieście wojewódzkim rzadko zdarza się to, żeby uzyskać takie wielkie poparcie obywatelską, miejską listą wyborów. Zazwyczaj w dużych miastach dominują partie polityczne, więc ja cieszę się z tego wyniku. Wynik jest wyższy niż 5 lat temu również z tego klubu radnych. Natomiast rzeczywiście głosy tak się rozłożyły na inne partie, że najprawdopodobniej będziemy blisko współpracować z Platformą Obywatelską, która ma również duży klub w Radzie Miasta, więc myślę, że to będzie spokojna, konsekwentna, oparta na pracy kadencja. Oczywiście czas pokaże, natomiast ja startowałem również w wyborach z poparciem Platformy Obywatelskiej, więc myślę, że to porozumienie między moim klubem a klubem Platformy będzie możliwe. No tak, wtedy będziecie mieli miażdżącą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, bo z tego co wiem, proszę mi poprawić, to chyba tylko czterech radnych Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło. Nie, tylko czterech, ma pani rację. Opole to nie jest miasto, w którym ceniono by Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą w ostatnie lata były trudne w tej współpracy z rządem Prawa i Sprawiedliwości dla miasta. Byliśmy, tak jak inne duże miasta, pozbawiani pieniędzy w postaci Polskiego Ładu i innych rozwiązań, które były pomijani w rozdzielaniu dotacji, więc wszystko to sprawiło, że mieszkańcy głosując w wyborach Prawo i Sprawiedliwość akurat pominęli albo nie docenili tak mocno, jak pewnie Prawo i Sprawiedliwość oczekiwała. Panie prezydencie, nie to, żebym się wyzłośliwiała, natomiast w Radiu Opole powiedział pan rzecz następującą, że po 9 latach otrzymać takie wsparcie to jest bardzo ważne, bo 9 lat zużywa, jak to w polityce. No to powiedział pan wprost wyborcom, że czuje się zużyty już po tych 9 latach?
To ja nie, natomiast wyborcy mogą być zużyci mną, bo to raczej o tej zależności myślałem. To znaczy o tym, że rzeczywiście przez 9 lat stajemy wobec różnych trudnych sytuacji. W ostatnich latach mieliśmy też i COVID, i konflikt za wschodnią granicą, cały czas zresztą trwający. Wiele innych nadzwyczajnych wydarzeń, jak choćby strajki kobiet czy wybory kopertowe. To nie był łatwy czas dla samorządowców. Trzeba było stawać po której stronie frontu, trzeba było być aktywnym. Ja właśnie taki byłem, więc spodziewałem się, że nie musi to uzyskać akceptacji wszystkich mieszkańców. Zresztą mam tu na myśli również szereg innych decyzji, które się przez ostatnie lata działy. Więc to jest to zużycie, to takie oswojenie mieszkańców z pewnymi zachowaniami, oczekiwanie pewnej zmiany, która na swój sposób jest naturalne. W Opolu na szczęście nie nastąpiło, co dla mnie jest bardzo satysfakcjonuje. Dziękuję mieszkańcom za ich ogromne zaufanie, bo ponad 75% głosów w pierwszej turze to rzeczywiście w takim dużym mieście jest wynik rzadki. Bardzo się z tego cieszę. Jak widać, się rzeczywiście Opolanie tego zużycia nie poczuli. To jest dla pana też z drugiej strony bardzo duże zobowiązanie. Dlatego zapytam wprost, co dzisiaj z pana perspektywy jest najważniejsze do załatwienia w mieście? Nowy most i to jest ważne przedsięwzięcie dla całego regionu. Opole to stolica województwa, tu są szpitale wojewódzkie, tu są dwie wielkie państwowe uczelnie, Uniwersytet i Politechnika, dziesiątki innych instytucji, do którego dojeżdżają mieszkańcy z całego regionu. Tymczasem brakuje nam mostu przez Odrę. Mamy problemy komunikacyjne, to jest też ważne z powodów bezpieczeństwa, choćby przejazdu karetek, pogotowia czy straży pożarnej, dojazdu do całego regionu. To jest zadanie dużo większe, jeżeli chodzi o wydatki finansowe niż możliwości budżetu Opola, szczególnie osłabionego po ostatnich latach. Stąd staramy się, chcielibyśmy, żeby Krajowy Program Odbudowy, który jest w tej chwili poddawany pewnej rewizji, żeby również umożliwiał, dopuścił samorządy takie jak Opole, które myślą o drodze krajowej, bo most jest w śladzie drogi krajowej, o tym, żeby one również były finansowane. W tej chwili zapisane te pieniądze są tylko dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co nam akurat się nie do końca podoba, bo uważamy, że te pieniądze powinny być zgodnie z zasadą Unii Europejskiej dzielone równo, sprawiedliwie, bez wykluczeń. Mm-hmm. Panie prezydencie, wiemy, że największy przelew w historii na polskie konto został przekazany w poniedziałek. Chodzi oczywiście o 27 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czy pan należy do tych samorządowców, którzy w tej chwili kipią takim hura optymizmem w związku z tymi pieniędzmi, czy raczej jest w panu więcej obaw dotyczących tego, czy te pieniądze uda się wydać na czas? No bo doskonale wiemy, że z powodu polityki poprzedniego rządu jesteśmy o 2 lata opóźnieni, jeżeli chodzi o prowadzenie tych inwestycji. No, myślę, że co najmniej 2 lata. Oczywiście to upieranie się przy tym, żeby Polska nie dostawała pieniędzy, było dla mnie kompletnie nieuzasadnione. Samorządowcy są przyzwyczajeni do realizowania w krótkim czasie dużych inwestycji, czasami bardzo wymagających inwestycji. To taka nasza forma życia. Po prostu my korzystamy z tych okazji, które są. Nam się w Opolu przez ostatnie 9 lat udało wydać ponad 2 miliardy złotych na różne inwestycje. Ponad 1 miliard złotych to były pieniądze zewnętrzne, najczęściej z projektów unijnych, więc z jednej strony ten krótki termin KPO jest wielkim wyzwaniem, z drugiej strony my na pewno byśmy sobie z tym poradzili. Ten projekt, o którym mówiłem, mostu, jest już przygotowany pod kątem dokumentacyjnym. Mamy pozwolenie budowlane, więc spokojnie z tym dążymy. Chociaż zdaję sobie sprawę oczywiście, że pieniądze z KPO to znacznie szerszy strumień pieniędzy. One są Polsce samorządom bardzo potrzebne. Nawet jeżeli jest taki strażacki termin, to jednak są to pieniądze, które wzmocnią naszą gospodarkę, firmy, nie tylko polskie. No i też przede wszystkim trafią do mieszkańców, bo w samorządach to, co się dzieje, to jest przede wszystkim dla samych mieszkańców. To tu dbamy o opiekę zdrowotną, o szkoły, o przedszkola. Tu dbamy o kulturę czy rozrywkę, więc dla nas takie pieniądze to jest szansa na poprawienie bytu mieszkańców. No ja się wprost mówię, nie mogę doczekać, widzę w tym ogromną szansę. To teraz trochę o pańskich oczekiwaniach jako prezydenta miasta Opola względem władzy centralnej. Chodzi mi oczywiście o państwa samorządowców, polityków lokalnych, oczekiwania wobec obecnego rządu. Wiemy, że wielu samorządowców już spotyka się z przedstawicielami rządu w sprawie wydłużenia tego terminu możliwości wydawania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zresztą są już zapowiedzi rządu, że co najmniej o rok będą walczyć o to, żeby właśnie o rok przesunąć możliwość realizacji tych inwestycji, ale jak rozumiem, to nie jest jedyna rzecz, której państwo w samorządach oczekują od rządu, który w kampanii wyborczej zapewniał, że chce Polsce tę samorządność przywrócić.
Oczywiście. Najważniejsza jest dobra współpraca. Przez ostatnie lata tej dobrej współpracy i szacunku dla nas jako reprezentantów mieszkańców i szacunku tych naszych mieszkańców czasami brakowało, bo były też oczywiście i dobre momenty. To nie było tak, że wszystko było nie tak jak trzeba. Natomiast finalnie, podsumowując, po prostu zabrano nam pieniądze naszych mieszkańców. My tymczasem nie mamy jak realizować oczekiwań tych właśnie mieszkańców, stąd zmiana ustawy o finansowaniu samorządów, myślę, że to jest klucz taki, który poprawiłby naszą sytuację. Uwolnienie nas od zależności od rządu, od tych wszystkich czeków, które nam wręczano, a po prostu zostawienie tych pieniędzy, które są wypracowane przez mieszkańców Opola w Opolu, jest najlepszym możliwym rozwiązaniem i myślę, że to jest priorytet. Oczywiście wiele innych spraw, jak oświata choćby, która jest przez lata niedofinansowana. Pomimo reformy oświaty, w oświacie się niewiele zmieniło, wręcz więcej, jest coraz więcej, żeby samorządy mogły te oczekiwania zaspokoić. Potrzebna jest zmiana finansowania oświaty, tak żeby te subwencje, które trafiają na oświatę z budżetu państwa, równoważyły koszty funkcjonowania tej oświaty. Wtedy my rzeczywiście moglibyśmy zadbać o szkoły, o warunki pracy nauczycieli, a przede wszystkim o to, w jakich warunkach uczą się dzieci. Nasza przyszłość, przyszłość Polski, chcemy im stworzyć jak najlepsze warunki. Więc myślę, że te dwa zadania są kluczowe. Jeżeli to się uda rozwiązać, to życie w Polsce lokalnej znacząco się poprawi i oczywiście też chcemy, żeby nasz głos był słuchany, żebyśmy nie byli traktowani z buta, tylko te uwagi, które zgłaszamy na różnych formach konsultacyjnych, choćby przez wspólną komisję rządu i samorządu, ale również w innych, jak przez nasze związki, stowarzyszenia, w których działamy, żeby to był głos, który ma znaczenie dla rządu, a nie był po prostu odrzucany jako głos nieważny, nieistotny. Minister finansów Andrzej Domański ostatnio w niedzielę bodajże sporo czasu samorządom poświęcił i w takich trzech punktach głównie odniósł się do tej polityki na linii władza centralna, władza samorządowa. Podkreślił, że pomysł nowego rządu jest taki, żeby nowy system finansowania samorządów, cytuję, uczynił je de facto niezależnymi. Mówił o niezależności samorządów od decyzji podejmowanych przez polityków w Warszawie. I kolejna sprawa, troszkę to, o czym pan wspomniał. Chcemy radykalnie skończyć z polityką tekturowych czeków, która zdominowała ostatnie lata i była zaprzeczeniem idei samorządności. Ufa pan obecnemu rządowi w to, że te wszystkie sprawy uda się zrealizować, czy to jest tylko takie mydlenie oczu na razie? Ufam. Zdaję sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której w tej chwili Polska jest, jest wiele tematów do załatwienia, choćby ten KPO. Gratuluję rządowi tego, że udało się tak wielki czek do Polski sprowadzić, że te pieniądze są już realne i można z nich korzystać. Natomiast oczywiście w tych wielkich sprawach, które są również praworządności, jest miejsce na samorząd, bo samorząd to jest naprawdę wielka sprawa. My reprezentujemy mieszkańców, mamy ich zaufanie, bo ja startując w wyborach, startowałem pod własnym nazwiskiem. Mieszkańcy zaufali mi osobiście, nie partii, nie jakiemuś stronnictwu, ale mi osobiście. Więc nasz głos jest głosem naszych mieszkańców i gdyby rząd nam pozwolił reprezentować tych mieszkańców, gdyby nam pozwolił realizować potrzeby tych mieszkańców, a nie wciskał nam na siłę czeki, często z jakimiś rzeczami, które są dla rządu ważne, to byłoby rozwiązanie, które byłoby zupełnie naturalne, normalne. Tego oczekuję. Pozwólcie nam po prostu działać w imieniu naszych mieszkańców, słuchajcie nas, a my wierzymy, że w ten sposób zbudujemy lepszą Polskę, sprawiedliwszą, uczciwszą, nastawioną na mieszkańca, na obywatela, bo to jest dla nas priorytetem działania. Bo ci mieszkańcy nas co pewien czas, raz na 5 lat wybierają, więc my po prostu musimy się starać o ich głosy cały czas. I na koniec, bardzo krótko, panie prezydencie, któremu pojedynkowi niedzielnemu będzie pan się przyglądał z największymi wypiekami na twarzy, w którym mieście? Kraków, Wrocław, bo to wielkie miasta, na pewno warto temu się przyglądać. Oczywiście u mnie w regionie też są pojedynki, na które zwracam uwagę, choćby w Kędzierzynie, Koźlu. Trzymam kciuki mocno ściśnięte za kandydatów koalicji 15 października, za tych, którzy postawili na demokrację, postawili na uczciwość, na słuchanie ludzi, na subsydiarność, na te wartości, które są bliskie nam od lat i na oczywiście mocne miejsce w Unii Europejskiej, bo w samorządach również pamiętamy o tym, że nasza rola to nie tylko zarządzanie mieszkańcami, współpracowanie z nimi, ale również kreowanie pewnego stosunku do Unii Europejskiej, do Polski, w której chcemy, żeby ta Polska była i praworządna, i europejska. To teraz pozwoli pan jeszcze na taką krótką prywatę, bo jako maniaczka festiwali i koncertów muszę pana o to zapytać. Jak idą przygotowania do festiwalu w Opolu, bo no wiemy, że w ostatnich latach
No podupadł nam troszkę ten festiwal, bo właśnie dziękuję, uratował mnie pan, bo szukałam dobrego słowa. To teraz zapytam, czy będzie łatwiej i czy będzie lepiej? I co nam pan może zdradzić a propos festiwalu w Opolu? No mam nadzieję, że będą mogli wystąpić ci artyści, którzy chcą na nim wystąpić, bo to jest taka rzecz, która przez lata była sporym elementem kontrowersji. My w Opolu to bardzo mocno czuliśmy, bo festiwal to jest najbardziej rozpoznawalne wydarzenie, jakie wiąże się z Opolem. Jesteśmy stolicą polskiej piosenki, mamy tu fantastyczne Muzeum Polskiej Piosenki, którego szczerze zapraszam, ale gwiazd, no więc jakby wszystko wokół w mieście toczy się wokół tego festiwalu, szczególnie w czerwcu, kiedy ten festiwal nadchodzi. W tym roku jest na pewno trudno organizatorom, to też podkreślam, bo i telewizja jest w likwidacji i wielkie oczekiwania społeczne, ale myślę, że patrzę na program festiwalu, że to będzie festiwal otwarty, festiwal dla wszystkich, atrakcyjny, dumny z pięknej historii tego festiwalu, bo ponad 60 już lat, wielkie występy, które za nami, mam nadzieję wielkie przed nami, bo również jest miejsce na młode gwiazdy, które serdecznie do Opola zapraszam. Zapraszam jak wszystkich Państwa początek czerwca, jak macie chwilkę, zapraszam na weekend do Opola. Najlepsze czasy dla miasta i najfajniejszy festiwal, najważniejszy festiwal muzyczny w Polsce. Czuję się zaproszona, panie prezydencie, ale zdradzi pan no chociaż jakieś jedno nazwisko albo nazwę zespołu, czy za wcześnie? Będzie kabareton, to już jest wielka zmiana, bo przez lata tego kabaretonu nie było. Będzie wielki polski artysta z Opola, rodem z Opola, Michał Bajor, ze swoim benefisem. Serdecznie na to zapraszam, bo też coś wyjątkowego. Inne rzeczy wspólnie zazwyczaj ujawniamy z Telewizją Polską, więc proszę wybaczyć, że nie chcę. Nie może pan uprzedzać wypadków, rozumiem. Rozumiem. Tak, ale wielkie powroty się szykują. Proszę być na to przygotowany. To cieszy, to bardzo cieszy. Panie prezydencie, dziękuję za to spotkanie. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Do zobaczenia, trzymamy kciuki. Dzięki. Dziękuję, do zobaczenia. I normalnie powiedziałabym Państwu, że to wszystko w programie Ekspres Biedrzycki, ale jeszcze ci, którzy nie uciekli na transmisję z komisji sejmowej, to jestem Państwu zobowiązana. Krótkie podsumowanie dzisiejszego poranka jeszcze zaprezentować. Mariusz Kamiński, drodzy Państwo, pojawił się w prokuraturze. Zostałem tu wezwany w celu ogłoszenia mi zarzutu z uwagi na głosowania, w jakich brałem udział w Sejmie i traktuję to jako represję polityczną, stwierdził były poseł Mariusz Kamiński. Chwilę przed godziną 10 pojawił się przed budynkiem prokuratury. Dodał, że na rozpoczynającym się o tej samej godzinie posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw afery wizowej zamierza pojawić się w innym terminie. Czyli dzisiaj tego przesłuchania zgodnie z tym, co przewidywałam, nie będzie. Ze względu na moje działanie, na moje poglądy polityczne, na moją działalność publiczną, to ta represja polityczna, o której wspomina Mariusz Kamiński i przewodniczący Komisji Sejmowej Śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba stwierdził, że komisja już 7 lutego podjęła uchwałę dotyczącą wezwania w charakterze świadka Mariusza Kamińskiego. 10 kwietnia zostało wysłane wezwanie i do dnia dzisiejszego pan Kamiński tego wezwania nie odebrał. W związku z uprawnieniem, które przyznała mi komisja, skorzystałem z możliwości wręczenia tego wezwania przez prokuratora generalnego za pośrednictwem policji, stwierdził Michał Szczerba i dodał, że Mariusz Kamiński nie tylko przez ostatnich 8 dni unikał listonosza Poczty Polskiej i awizowane wezwanie nie jest odebrane, ale przez 8 dni unikał funkcjonariuszy policji. Dwie komendy rejonowe w Warszawie próbowały dostarczyć zawiadomienie panu Kamińskiemu pod wszystkimi znanymi komisji i prokuraturze adresami. Absolutne unikanie sprawiedliwości, ocenił Michał Szczerba. No i teraz bierzemy, drodzy Państwo, oddech, choć nie do końca, bo tutaj dostałam informację od Michała na ucho, że jeszcze coś powinnam Państwu przekazać. Aha, no tak, to właściwie można się było spodziewać, ale też bardzo ważne, pewnie jutro o tym będziemy mówić. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli weszli do Orlenu, drodzy Państwo, i mają skupić się na dokumentacji związanej z fuzją z Lotosem, a właściwie, jak twierdzą eksperci, przejęciem Lotosu. To potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej pełniąca obowiązki rzecznika prasowego NIK-u, pełniące obowiązki rzecznika prasowego NIK-u Marcin Mariański i dodał, że dzisiejsze działania są dalszym ciągiem kontroli związanej z bezpieczeństwem paliwowym. Także, jak Państwo widzą, w Orlenie było, jest i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie gorąco. Czy to już wszystko? Mogę kończyć i żegnać naszych widzów? Tak, także żegnam Państwa, ale tylko na dziś, bo oczywiście wracamy jutro o godzinie 9.07. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. Za dziś bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Państwa bardzo ciepło. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa. Do jutra. Spokojnego, dobrego dnia. A teraz już chyba raport, tak? I Tomasz Walczak. Także zostawiam Państwa w dobrych rękach. Do jutra, do 9.07.
Dzień dobry, znajduje się Tomasz Walczak, to jest Raport, ze mną w studiu Jan Mentfel. Miasto jest nasze, nowo wybrany radny warszawski, gratuluję wyboru, bo jesteśmy świeżo po wyborach, przed drugą rundą w niektórych miastach jeszcze, ale to zostawiamy, bo dzieją się ważne sprawy. Ja zaprosiłem Jana Mentfela, żeby porozmawiać o mieszkaniówce. Temat ważny, no jeden chyba z największych kryzysów, jaki mamy w Polsce, to jest kryzys mieszkaniowy. Są różne pomysły, żeby go rozwiązać. No, koalicja obywatelska, powiedzmy to, przy wsparciu Trzeciej Drogi i trochę chyba Lewicy, no, próbuje teraz wcielić w życie pomysł kredytu 0%, który miałby tym młodym ułatwić wejście w posiadanie tego swojego pierwszego mieszkania. No i co pan sądzi o tym pomyśle? Czy to jest dobry pomysł, który te problemy wszystkie rozwiąże, czy może wprost przeciwnie stworzy jeszcze więcej problemów, które trzeba będzie potem znowu rozwiązywać w inny sposób? Może zacznijmy od tego, że powiedział pan, że to jest pomysł Koalicji Obywatelskiej. Ja nie jestem przekonany, bo to tło polityczne też jest istotne. Takim osobą, która ten pomysł firmuje i forsuje, jest minister Krzysztof Hetman z PSL-u, minister rozwoju. Tak chyba wygląda, jakby niechętnie dorobił. Ale trochę niechętnie, bo co się gdzieś musi tłumaczyć z tego pomysłu, to za każdym razem albo mówisz rzeczy sprzeczne ze sobą, albo nie, no właściwie nie jest do końca w stanie odpowiedzieć na kontrargumenty, jakie się pojawiają. Nie jestem pewien, czy premier Donald Tusk jest tak w pełni świadomy tego, jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie tego programu, a o tym mówią niemalże wszyscy ekonomiści, którzy komentują tego typu pomysły, czyli kolejne dopłaty do kredytów, to jest właściwie dalej realizacja tego scenariusza, którym idziemy od 20 lat. Za pierwszych rządów PO były dopłaty do kredytów i ceny mieszkań zaczęły rosnąć po tym, jak je wprowadzono. Za rządów PiS-u wprowadzono kolejny program dopłat do kredytów, i natychmiast po tym, kiedy go wprowadzono, ceny podskoczyły jeszcze do góry. Oczywiście te ceny stale rosły, ale za każdym razem, kiedy taki program wprowadza, który stymuluje popyt, to po prostu jakby te słupki idą niemalże pionowo w górę. I teraz mamy pomysł na jeszcze większy program dopłat, jeszcze hojniejszy, bo kredyt 0%. No do tej pory właśnie, a propos tego PiS-u było 2%, to pamiętamy te ceny, tak, rzeczywiście dramatycznie wzrosły w zeszłym roku. No i w zasadzie niektórzy mówią, że to jest szaleństwo powtarzać ciągle to samo i oczekiwać innych efektów, więc co to jest w takim razie? No właśnie, to jest, myślę, że przede wszystkim myślenie magiczne takie, czyli zrobimy po raz kolejny tą samą rzecz, tylko jeszcze bardziej, a efekt będzie zupełnie inny niż był. Nie, nie będzie inny i o tym właśnie, tak jak mówię, mówią no wszyscy eksperci, nie tylko od rynku mieszkaniowego, ale po prostu ekonomiści i to nie jacyś lewicowi, tylko głównego nurtu, że skończy się tak, że ceny rosną i będą rosnąć jeszcze bardziej i co zabawne, już po
tym, kiedy zapowiedziano, że ten program ma coraz większe szanse na wejście w życie, już te ceny mieszkań podskoczyły. Jakby rynki tak zwane zareagowały w ten sposób, że już zaczynają doliczać sobie, że ten kredyt wejdzie, więc mogą te ceny podnosić. Problemem w Polsce nie jest to, że mamy zbyt mały popyt, że trzeba stymulować popyt na mieszkania, tylko mamy za mało mieszkań, mamy za małą podaż mieszkań. A przede wszystkim mamy bardzo mały udział mieszkań społecznych, mieszkań oferowanych na przykład przez miasto na wynajem, w stosunku do tego, ile jest w ogóle mieszkań na rynku. Mamy takie przykłady miast, stolic zachodnioeuropejskich, nie wiem, Wiedeń, to już jest przykład może taki najbardziej daleko posunięty, gdzie 2/3 mieszkańców mieszka w mieszkaniach, które powstały z udziałem miasta, wynajmuje na przykład mieszkania od miasta. Mamy standardowe sytuacje, jak nie wiem, w Berlinie, nawet w Paryżu, gdzie ten udział to jest tam 1/3, czasem 40% mieszkań. W Warszawie to jest niecałe 10% mieszkań wszystkich. To są mieszkania oferowane przez miasto. I teraz chodzi o to, że oczywiście nie celem nie jest to, żeby wszyscy mieszkali w mieszkaniach miejskich, ale żeby wreszcie Polacy mieli wybór. Albo biorą kredyt, idą w stronę posiadania mieszkania na własność, albo wynajmują mieszkanie od miasta na stabilnych warunkach, w sensownej też cenie, bo te ceny najmu przecież na prywatnym rynku też skoczyły niesamowicie. I jakby mogą decydować. Dzisiaj praktycznie tego wyboru nie ma. No nie, jedyną w zasadzie formą wejścia w posiadanie mieszkania stabilną, no to jest zakup tego mieszkania. W ogóle jedynym sposobem, żeby mieć dach nad głową, żeby na przykład, nie wiem, wyprowadzić się od rodziców, tak? Młodzi ludzie, którzy chcą, nie wiem, zaczynają pierwszą pracę, no albo muszą wynajmować te mieszkania, no ale ceny najmu niestety są powiązane z tymi cenami metra kwadratowego, bo tak to działa. Dzisiaj w Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym to jest 17 tysięcy złotych, taka cena ofertowa. Czyli żeby kupić sobie mieszkanie, powiedzmy, nie wiem, dwupokojowe, tak? Żeby mieć na przykład nie, młoda rodzina, młode małżeństwo z dzieckiem, chce mieć pokój dla dziecka. To ile muszą mieć? No łatwo obliczyć, około 1 000 000 zł. No ja pamiętam czasy, to był taki 2005-2006 rok, kiedy budowano najdroższe mieszkania na Powiślu. Wtedy 15 tysięcy za metr było i to była niewyobrażalna suma. Ja też to dobrze pamiętam. Ja sam, jak już jestem z tego trochę starszego pokolenia, jak ja kupowałem mieszkanie, to zapłaciłem za metr 6 tysięcy złotych. Mieszkamy z żoną w 65-metrowym mieszkaniu, mamy trójkę dzieci. No i też na przykład dla nas już jest praktycznie teraz niemożliwe myślenie o większym mieszkaniu, no bo żeby nawet kupić trochę większe mieszkanie, musielibyśmy mieć kilkaset tysięcy złotych w gotówce, żeby dołożyć po prostu. I to jest absurd, do którego doprowadziliśmy, wiecznie stymulując popyt, wiecznie wprowadzając programy, które dzięki którym deweloperzy mogą podnosić ceny, mogą jakby, no po prostu widzą, że jak te mieszkania będą jeszcze trochę droższe, to spokojnie znajdą się chętni. I no niestety z tej ścieżki trzeba wreszcie kiedyś wejść. No ale czy da się? Bo to jest tak, mam wrażenie, tak głęboko zapisane jakby w DNA Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. No bo wspomniał pan o tych pierwszych rządach Platformy. Wtedy też jakieś tam były rozważane różne pomysły, ale w końcu doszli do wniosku, że no Polacy chcą mieć mieszkania własnościowe i trzeba im w tym pomóc. Więc były różne programy właśnie stymulacyjne, które miały tam właśnie mieszkanie dla młodych. Już nie pamiętam tych wszystkich nazw, ale chyba ze dwa były przynajmniej. Takie programy, które miały być dopłatą do kredytu. Banki były zachwycone wtedy, deweloperzy byli zachwyceni. Zachwyceni byli ci, którym się udało z tych programów skorzystać. No ale od tamtej pory no, dramatycznie rzeczywiście rosną ceny nieruchomości. No tak, ale też mamy takie statystyki, które pokazują, że pomimo tych lat realizowania cały czas tej samej polityki, czyli stymulowania tego prywatnego rynku, nakręcania tej bańki cen na rynku nieruchomości, mamy prawie 50% według Eurostatu młodych ludzi w Polsce do 35 roku życia mieszka z rodzicami. Nie może się wyprowadzić, nie może się usamodzielnić. Nawet jeżeli tam gdzieś podnajmują, to jest bardzo niestabilne, nie wiem, albo wynajmują na przykład pokój we współdzielonym mieszkaniu. Znam osoby, które już dawno skończyły studia, pracują, mają całkiem niezłe prace, a ich warunki mieszkaniowe w Warszawie wyglądają tak, że właśnie wynajmują pokój we współdzielonym mieszkaniu i na przykład właściciel tego mieszkania nie zgadza się na to, żeby, nie wiem, cokolwiek tam zmienić, albo nie zgadza się, żeby ktoś u nich nocował i na przykład w umowie jest napisane, że jak nocuje ktoś w mieszkaniu, no to trzeba za to dopłacać. Znam takie przypadki. To są sytuacje, z którymi dzisiaj się mierzą młodzi ludzie i no nie naprawimy tego dopłatami do kredytów, a wręcz jeszcze to pogorszymy, bo właśnie te ceny zaczną dalej rosnąć. Deweloperzy poczują, że idzie kolejna fala, więc będą podnosić marże nawet, bo przecież też chodzi o to, że ceny to jest jedno, bo ceny to są powiązane z, na przykład, nie wiem, cenami materiałów budowlanych czy gruntów, ale jest też marża dewelopera. I w Polsce ta marża dewelopera rośnie i wynosi 30%, już nawet czasem 40% ceny metra mieszkania. Czyli jak kupujemy mieszkanie za, dajmy na to, okazyjnie trafiło się za 16 tysięcy złotych za metr, no to z tego 4 tysiące złotych przynajmniej
To jest po prostu marża dewelopera, tak? Z każdego metra mieszkania. Złoty interes. Czyli to jest po prostu złoty interes, to jest Eldorado, żyła złota. I co ja bym zrobił, gdybym był na miejscu koalicji rządzącej? Ja bym zakończył program Bezpieczny Kredyt 2%, ten rozpoczęty przez PiS, i dał sobie rok bez żadnych dopłat do kredytów. I zobaczmy, co się wydarzy. A równolegle rozpocząłbym naprawdę szeroko zakrojony program budownictwa społecznego. Dałbym wreszcie samorządom, miastom pieniądze na zbudowanie nowych osiedli, na remont pustostanów i wynajęcie ich, na jakichś nowych zasadach, żeby też więcej osób mogło z tego skorzystać. Zobaczmy, co się wydarzy. No i tu wracamy tutaj do wielkiej polityki, no bo koalicja, tu niektórzy piszą w mediach, że szantażuje lewicę, żeby poparła ten projekt, no bo mówi tak, poprzecie te 0%, no to my wam damy pieniądze do 2030 roku na budownictwo komunalne, czyli to, co lewica postuluje, żeby ten zasób państwowy czy publiczny zwiększyć mieszkaniowy. No i pytanie, czy lewica powinna się na to zgodzić, czy poprzeć ten zły program, wiedząc, że dobry gdzieś jest w perspektywie, no, czy to jest raczej taka skórka za wyprawkę i raczej pakt z diabłem? No mało powiedziane, że skórka za wyprawkę. No, polityka, poprawa polityki sytuacji mieszkaniowej była, mam wrażenie, głównym postulatem, z którym lewica szła do wyborów. Bardzo dobrze zresztą, bo udało się wprowadzić jednak jakąś reprezentację lewicy do parlamentu i bez tej reprezentacji nie ma stabilnej większości. Więc ja bym na to spojrzał z drugiej strony. No nie można dawać się ograbić z kluczowego programu tak naprawdę, bo de facto jeżeli ten deal będzie wyglądał tak, że okej, będziecie mieli te pieniądze na budownictwo mieszkaniowe, ale w zamian za to my wprowadzimy program, który winduje ceny mieszkań, no to jaki będzie efekt dla przeciętnego mieszkańca? Za rok będą mieszkania nie po 17 tysięcy, tylko po 20 tysięcy za metra, bo nawet więcej, bo mogą wzrosnąć i o więcej. W tym roku wzrosło 20-25% w dużych miastach. Przez rok, tylko po wprowadzeniu kredytu 2% ceny. A te mieszkania, które zbuduje być może zbudują miasta ze wsparciem rządu, powstaną, nie wiem, za 3, 4, 5 lat. No, ja uważam, że z punktu widzenia lewicowego wyborcy to nie jest atrakcyjny deal, a wręcz jest to po prostu pewnego rodzaju samobójstwo polityczne, bo za rok, kiedy te ceny będą jeszcze wyższe, mieszkańcy miast, czy w ogóle Polki i Polacy zapytają, czyja to wina. No, będzie to po części też wina lewicy, jeżeli się zgodzi. No, tak, no i pytanie też, czy w ogóle te pieniądze się znajdą, bo koniec końców, no bo się może okazać do tego 2030 roku, kiedy te pieniądze miałyby się znaleźć, że no jednak sytuacja budżetowa na to nie pozwala, no bo tu mamy inne wydatki, no przede wszystkim trzeba się bronić przed Rosją, no to jest zrozumiały wzrost wydatków obronnych, trzeba utrzymać tutaj wsparcie społeczne, to jest też bardzo ważne, no ale już te komunalne budownictwo, które się kojarzy właśnie z komuną, no to po co, niech ten rynek zdecyduje, po co wy to w ogóle chcecie? No to tak, no to jest, widzę taką perspektywę. No to jest oddzielny problem, że rzeczywiście nie udało się chyba do tej pory zbudować takiego obrazu budownictwa społecznego, który byłby atrakcyjny, żeby się to kojarzyło z czymś naprawdę takim kuszącym, że chcielibyśmy, żeby te mieszkania zaczęły powstawać. Jak mówimy mieszkanie komunalne, to po pierwsze się kojarzy niestety właśnie tak, jak się kojarzy. Się kamienicą. A po drugie właśnie jeszcze do tego, z tymi wszystkimi pustostanami, które straszą w polskich miastach, tak? Widzimy w każdym mieście, no w Warszawie, w centrum miasta, nie wiem, 200 metrów od po prostu Pałacu Kultury znamy miejsca, gdzie stoi cała pusta kamienica, która jest ruderą, jest to miejska własność, która powinna być zamieszkała, która powinna być odremontowana. Na samej Pradze, która jest teraz chlubą, dużo mówi prezydent Trzaskowski, jest kładka na Pragę, rewitalizacja, jest 30 miejskich pustych kamienic. Idzie się przez Pragę i co chwila widać takiego trupa wielkiego, a to są zabytkowe często kamienice, które powinny być zamieszkałe. Więc to jest pierwszy etap, moim zdaniem, też, żeby zadbać o to, ten zasób, który już jest, czyli właśnie miejskie kamienice, miejskie budynki, odremontować i pokazać, że to może być naprawdę wysoki standard. I to już by zmieniło podejście do takiego pojęcia budownictwa miejskiego mieszkania w ogóle. No właśnie, no bo tak jak wspomniał pan, Wiedeń na przykład, no to jest rzeczywiście taka chluba, jeśli chodzi o publiczny zasób mieszkaniowy, no to tam rzeczywiście we wspaniałych lokalizacjach, wspaniałe budownictwo, często też nowatorska architektura, która jeszcze przed wojną drugą tam wyglądała, no tam przyjemnie tam jest po prostu na tych osiedlach chodzić. No u nas rzeczywiście kojarzy się to z takim sypiącą się kamienicą. W moim Pruszkowie znam sytuację, gdzie komunalne mieszkania to jest po prostu jeden pokój z toaletą bez żadnych drzwi, po prostu w przedpokoju, no więc tak to wygląda. No więc trudno chyba też sprawić, żeby Polacy pokochali ten pomysł komunalnych mieszkań i dalej po prostu pozostają z tą miłością do własnościowego mieszkania. To prawda, ale właśnie wydaje mi się, że to wbrew pozorom nie jest tak, że nie da się tego zrobić. Znaczy, no na przykład znam przypadki chociażby, nie wiem, nowych osiedli we Włocławku, gdzie zresztą odpowiadał za to dzisiejszy wiceminister rozwoju Krzysztof Kukucki z Lewicy, gdzie naprawdę zbudował
super osiedle, które wygląda tak, że nie wiem, pewnie by jakoś nie lepiej niż jedno osiedle deweloperskie. Jest to miejskie osiedle tanich mieszkań na wynajem. Gdybyśmy mieli takich przykładów więcej, bo naprawdę to nie jest budowanie mieszkań, budowanie dobrej jakości osiedli, to nie jest wysłanie ludzi na Marsa. To jest budowa budynków i dobre zaplanowanie przestrzeni. Naprawdę polskie samorządy potrafią coś takiego zrobić, muszą tylko chcieć, no i mieć na to środki. I myślę, że gdyby tych przykładów było więcej, gdybyśmy więcej mówili o tym, że okej, mamy może jakieś problemy z jakością tych starych budynków mieszkalnych, ale mamy też fajne nowe osiedla, na których naprawdę ludzie chcą mieszkać, one są wręcz rozchwytywane, jeżeli już gdzieś powstaną, no to podejście by się trochę zmieniło. I patrząc z punktu widzenia młodych ludzi, to ja myślę, znam też wiele takich przypadków, ludzi, którzy właśnie mają do wyboru wynająć za duże pieniądze, naprawdę, mieszkanie na wolnym rynku, okej, może i standard jest niezły, ale co z tego, jak to jest właśnie pokój współdzielony z rówieśnikami, a mam, nie wiem, 25, czasem 30 lat i już chcę mieszkać w jakichś cywilizowanych warunkach. Co z tego, jak mam landlorda, który mi może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, albo się na coś nie zgodzić, albo nie wiem, no to naprawdę różnie wyglądają te relacje. No a mam tutaj jakby po drugiej stronie stabilny najem w dosyć jednak gwarantowanej cenie takiej, która pozwala mi się utrzymać po prostu po tym, jak już odłożę pieniądze na wynajem mieszkania. Ja myślę, że to byłoby całkiem kuszące. Myślę, że jakakolwiek perspektywa, no bo mamy... Jaka perspektywa przed tymi młodymi ludźmi dzisiaj jest, tak? No nam się udało naszą kwestię mieszkaniową rozwiązać w odpowiednim momencie, kiedy to jeszcze było w granicach naszych możliwości. No ale ja dzisiaj, będąc młodym 25-letnim człowiekiem, no, byłbym po prostu załamany perspektywą tego, że... No, to jest pierwszy krok w dorosłość, tak? Żeby mieć gdzie mieszkać. Potem się dziwimy, że nie rodzą się w Polsce dzieci, że jakby to społeczeństwo wygląda jak wygląda, no ale jakby uniemożliwiamy tym młodym starcom dorosłość, żeby jakoś to społeczeństwo funkcjonowało normalnie. Po prostu. Tak, no ja pamiętam takie dwa, myśmy trochę zorganizowali w ostatnim czasie różnych protestów w sprawie mieszkań i też młodzi ludzie przychodzili na te protesty i pamiętam taki transparent, który zresztą przyniósł właśnie młody pracujący, taki około 30-letni człowiek, im dłużej zbieram, tym więcej brakuje. Taki miał napis na transparencie. I to jest dokładnie sytuacja. I to naprawdę mówiło, musimy na kredyt, na wkład własny uzbierać, tak. Potem dostaniemy. No ale to rzeczywiście przy rosnących cenach, no to jest absurdalne. Gonienie królika. No, tak, no to jest gonienie królika, który cały czas ucieka. I to było właśnie dokładnie to, co on powiedział na tej demonstracji. A drugi takie hasło, które to Piotr Ikonowicz, który od lat zajmuje się problematyką mieszkaniową i no, cenię go bardzo za to, mówi, że to, co ludzie myślą, co tak naprawdę powinno być tym hasłem kredytu 0%, jest nigdy nie będziesz mieć mieszkania. No bo jasne, jakaś część ludzi skorzysta z tego programu. Kredytu 2% to było tam bodajże kilkadziesiąt tysięcy osób w całej Polsce. No szczęściarze, którym się udało. Szczęściarze, którym się udało, którzy mają zdolność kredytową, którzy w ogóle mają taką sytuację życiową, że mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu, no bo to przecież jest olbrzymie ryzyko, tak? Nie wiem, mają na przykład rodzinę, która w razie czego ich wesprze. To są różne okoliczności, które trzeba mieć spełnione oprócz samej fizycznej zdolności kredytowej, czyli odpowiednich poziomu zarobków. To jest podstawowa rzecz. I właśnie no, niewiele osób może sobie na to pozwolić, a cała reszta zostaje z niczym. Znaczy nie, mało tego, zostaje z rosnącymi cenami mieszkań i z brakiem alternatywy, tak? No bo wydajemy 20 miliardów na... planuje, tyle jest w planach, na dopłaty do kredytów, no to jest te 20 miliardów, których nie wydamy na budowę na przykład właśnie nowych osiedli, albo na chociaż remonty tych pustostanów. Ja ostatnio wyliczałem to i wyszło mi, że gdyby te 20 miliardów przeznaczyć na remont wszystkich pustych budynków mieszkalnych, nieodremontowanych we wszystkich polskich miastach, to starczyłoby jeszcze z górką na to wszystko. To nie, jednym słowem w skali państwa nie są jakieś wydatki, żeby... Nie, no, ogromne. Znaczy, no to jest wydatek spory, szczególnie jak na... Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaki efekt on przyniesie, no to jest naprawdę marnowanie pieniędzy zwyczajnie. No tak, no my tak, oczywiście tutaj wielu polityków tej rządzącej koalicji mówi o tym, że trzeba z populizmem walczyć, że trzeba tą demokrację planować, że trzeba tą uśmiechniętą Polskę promować, ale nie ma uśmiechniętej Polski, nie ma demokracji, nie ma polityki bez populizmu, jeśli ludzie nie mają stabilnego życia, no po prostu. To chyba trzeba zrozumieć, że to także ma implikacje polityczne. Tak, no to jest tak, jakbyśmy prawda, chcieli zbudować dom i zaczęli od pięknego tarasu, który po prostu, na którym możemy wyjść właśnie, pić sobie kawę i się uśmiechać, ale cała reszta byłaby niedokończona, a w ogóle to zaraz nam zaleje fundamenty, bo zbudowaliśmy go na terenie zalewowym, prawda? No mniej więcej taka jest sytuacja. Ja jestem za uśmiechniętą Polską, ale taką, która rozwiązuje realne problemy, jakie przed nami stają. Która radzi sobie z kryzysem mieszkaniowym, która nie wywala pieniędzy w błoto na, po to, żeby na końcu z tych
tych miliardów skorzystał deweloper, podwyższając sobie marżę, bank zabierając te pieniądze przecież w ratach kredytu i tak dalej. I przede wszystkim za taką Polską, która też tworzy dobrą przestrzeń do życia dla wszystkich, bo ja się zajmuję miastem i widzę, jakim olbrzymim problemem na przykład są właśnie rozrost deweloperskich osiedli bez żadnych usług publicznych, tak? To też będzie efekt uboczny tego programu, no bo na ten kredyt ludzie kupią mieszkania na przykład właśnie na patodeweloperskim osiedlu, gdzie oprócz mieszkań nie ma nawet lokali usługowych, już nie mówiąc o szkole, przy transporcie jakimkolwiek i to wszystkie koszty tego braku tych usług publicznych my zapłacimy wszyscy, później będziemy się na to zrzucać. To milion problemów, które tworzy jedna decyzja polityczna. Mam nadzieję, że do tej decyzji nie dojdzie. Tak zachęcamy też właśnie do refleksji polityków. A do tej refleksji zachęcał Jan Mentzfel, Miasto bardzo. Jest Nasze, radny warszawski i Tomasz Walczak. Super Ekspres, to był raport. Bardzo Państwu dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia.